Dzień dobry, drodzy słuchacze, Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj, jak słyszeliście po muzyce, odcinek w pełni wyjątkowy, bowiem odcinek wośpowy. Przy mikrofonie prowadzącym, jak zawsze, Was ulubiony i ukochany, Michał Kucharski. A po mojej lewicy. Siema, Mateusz Maik. Po mojej prawicy. Też ulubiony i też ukochany, Kuba August. No to, to, to nie. No i widzisz, taki ładny wstęp był i teraz. Ale lewicy, czy, że lewak? tak i wytatuowany tutaj przy nieważne. Ale najważniejsze, dzisiaj mamy w studio gości. Gości dwóch, którzy do nas przyjechali, za chwilę wam powiemy skąd, ale najpierw Haj się przedstawią. A zatem siedzący naprzeciwko mnie, sprawca dzisiejszego zamieszania. Bartosz Majnowski. I... Mój syn. No tak właśnie mi się wydaje, że nawet jakieś podobieństwo widzę, <laughs> prawda? Okay. To dobry znak. To po dobry znak, poważnie? prawda? <laughs> tak. Natan Malinowski. Natan Malinowski. Ło, wow, dobra. Eee, czat, Zatem, jak się domyślacie, po muzyce ten odcinek to jest ten odcinek specjalny, wośpowy, w ramach którego Bartosz, prawda? Tak jest. wylicytował ten odcinek za oszołamującą sumę. Eee, no i dzisiaj do nas trafiłeś tutaj. A trafiłeś do nas skąd to nas trafiłeś? No, z nad samego morza z Koszalina. Mm, nad samego morza Koszalina. I teraz, wszyscy, którzy wiedzą, że Koszalin jest ile tam? Trzy, 12. 12 kilometrów? No. Myślałem, że jest 30, nawet tam jest może. Nie, no jak wyjeżdżaliśmy, był 12. Jak było... Nie, nie a wiem. A poziom, to... poziom... poziom. Przepływ czy odpływ? Poziom... Generalnie chyba był odpływ, także może nawet jeszcze troszkę bliżej. Nie? To gdy ja byłem w na skuszany, to wydawało mi się, że było 30, ale poziom już się podnosi, a to było parę lat temu, w związku z tym koszalni już miasto A Znaczy, na piechotę nie, jest 30, samochodem jest 12, nie? To tak, tak. czasowo jakoś. Nie, no super. E, z Koszalina. Matko, to jest 700 kilometrów. Ale sprowadziła cię do nas e, nie tylko aukcja woźpowa, ale również to, że jesteś przedsiębiorcą i masz swój biznes. Z wyboru przedsiębiorcą. No idealnie. No. A ja tutaj sprostuję: centrum miasta znajduje się 11 kilometrów od Morza Bałtyckiego. Koszalin, miasto Koszalin. 11 kilometrów. Nie mam nic ze swoje usprawiedliwienie. E, biznes. Minuta ciszy chyba. Tak, dla, dla, dla mojej znajomości <grymne> geografii. Jaki to biznes? Sklep internetowy i sprzedajemy artykuły spożywcze. No właśnie i to jest coś chyba, czego gdy dostałem link do tego sklepu, ja się nie spodziewałem, bo mówię e-commerce, to mówię, jakieś ciuchy będą, biżuteria, dodatki. A tu proszę bardzo. Dobrze, widzę, że na ten generalnie wytrzymał ze śmiechu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Za chwilę nam powiesz dlaczego. A tutaj co, wysokoprocentowe? Napoja, tak? W sklepie? To, to był ten sklep, to był ten link, co mi podsyłałeś? Nie? Nie, Mateusz. Tam to było to, co dzisiaj miałeś załatwić po nagraniu. Aha, <laughs> <Z> w spinnicy. Kurde. <laughs> Nie, a tutaj proszę bardzo, biznes spożywczy. Generalnie tak, oczywiście wracając do wysokoprocentowych napojów, niestety nie można ich sprzedawać w internecie. Znaczy sprzedawać chyba można, ale musi być odbiór na miejscu, gdzie trzeba. No, osobę... czyli, czyli jakby nie jest to sprzedaż taka tak. stricte internetowa, dlatego Zostawiam. że tutaj wchodzą przepisy o wychowaniu w trzeźwości i jakby według polskiego prawa nie jesteśmy w stanie zweryfikować, kto jest odbiorcą przesyłki. Bo oczywiście, może kliknąć, że tak, mam 18 lat, natomiast to, to, jakby samo oświadczenie tutaj nie jest wystarczające. Powinno się to zweryfikować jakimś dokumentem tożsamości. Tego nie można zrobić kury Nie ma takiego obowiązku legitymować, kto odbiera paczkę. Nie ma prawa nawet. Nawet, nawet nie ma prawa. A tym bardziej przy przesyłkach paczkomatowych czy z automatów paczkowych. Więc no to musieliśmy poprzestać na, na słodyczach. Nigdy nie zwróćmy uwagi, bo faktycznie no, są sklepy internetowe z alkoholem, ale nigdy nie zwróćmy uwagi, jak, jaką dostawę oni proponują. Różnie, znaczy niektóre działają faktycznie na, na pobandzie, jeśli chodzi o przepisy, i normalnie dostarczają. Nie wiem, jak. Albo do punktu i w punkcie jak to się działają. Dyskonty tak działają, nie? Wszelkiego rodzaju, e, gdzie możesz na, przez aplikację zamówić sobie dany dane alkohol, którego nie ma w sklepie, no, ale wtedy go odbierasz przy kasie. I płacisz i legitymują cienią. Dobra, panowie, to nie ten alkohol, bo tutaj natan generalnie widzę, że już ślinka mu tam cieknie, co nie? Tak, no dwa dni temu skończył 18 lat, więc tutaj jest. Pełnoprawnym nabywcą może być. No i teraz już kupuję oficjalnie nie przez sklep internetowy. Już byłem nabywcą. Pięknie. Dobrze. Mama słucha. Będzie słuchać. <laughs> Dokładnie. Pozdrawiamy. Tak. Do tego, co to za biznes, jak on wygląda od środka, czy to był Twój pierwszy biznes, czy nie, i, i dlaczego Włośpi, jeszcze dojdziemy sobie w drugiej części odcinka. A teraz tradycyjnie naszego podcastu otwieramy wesoły kącik newsowy. A czy wesoły, to zobaczymy, jakie newsy tutaj do nas przynieśliście, bo wiem, że mamy ich całkiem sporo. Tak. tak ja. Proszę, proszę. Ja mogę zacząć. Wiem, że Michał dzisiaj idzie w temacie uniwersyteckim, i ja, ja przypadkowo też mam takiego newsa. A ja nie. Od, od paru tygodni można powiedzieć, że wszystkimi firmami usługowymi, marketingowymi rządzi ChatGPT, czyli sztuczna inteligencja, która no dużo pomaga, ale też dużo szkodzi, i zdania są bardzo podzielone. Ale myślę, że wszyscy copywriterzy, którzy piszą teksty na stronę, powoli czują się zagrożeni. No ale duży problem M moja jest Moja żona też... by się nie zgodziła bardzo mocno. Tak, łącznie z tym, że nawet chat GPT był wykorzystywany i zdawał egzaminy w Stanach Zjednoczonych i udało mu się zdać na, na dwa kierunki. Przejść ja przez testy. No, chyba nie? na prawo też z jakimiś tam poprawkami. No ale w szkoły i uczelnie zaczęły walczyć, no bo generalnie teraz zadawanie jakikolwiek. Esejów, prac pisemnych przestało mieć sens, no bo wiadomo, że, że większość zaczęła być generowana przez właśnie sztuczną inteligencję, ale wyłamał się Singapur i ministerstwo podjęło tą rękawicę, no i zaczęło włączać właśnie, opracowali program do włączania wykorzystywania czatu GPT i generalnie tego rodzaju sztucznej inteligencji do pomocy w nauce. I już nie, nie tylko na uczelni, ale też w szkołach zaczęto Wdrażać właśnie młodzież i nauczycieli do tego, aby wykorzystywali ChatGPT, do tego, aby mogli działania z matematyki robić, właśnie wypracowania i uczyć się programowania, bo też jest to narzędzie do, do programowania. Jest to ciekawy w sumie kierunek, no bo w krajach takich jak na przykład Austria czy Francja, te obostrzenia poszły w drugą stronę i zakazano w ogóle używania czegokolwiek przy, przy pracach, chociaż podejrzewam, że weryfikacja tego na razie jest. Albo niemożliwa, albo ekstremalnie trudna. Jest to mało, prawda, znaczy jest to mało możliwe, ponieważ już nawet zaczęli wymyślać programy, które mają jakby przeciwdziałać tej weryfikacji, bo faktycznie w pierwszej kolejności jak ja to weryfikowałem, czy, czy jest to możliwe, no to da się sprawdzić, czy to jest plagiat, tak? Czyli czy no faktycznie jakby tego typu system przygotowywał tekst, natomiast od razu pojawiły się aplikacje, które działają na zasadzie synonimów. Czyli wrzucasz cały przygotowany tekst, a ten tekst czy ta aplikacja zmienia jako jakieś, podobnie, że tak powiem, brzmiący pod względem sensu, ale już z, z zupełnie z innych słów przygotowane, i tutaj przechodzi to przez plagiat. No oczywiście, i już widzę te wypracowania na temat zamku krzyżackiego w Malborku, które będą nazywały rozporek w Malborku. Powiem ci, nie ma takich błędów. O dziwo nie, nie ma. Tak. I o dziwo te aplikacje sobie bardzo dobrze radzą z polskim słownictwem, który nie jest taki prosty. No dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek i bardzo słuszny, bo myślę, że walczenie z technologią jest raczej skazane z góry na porażkę i wydaje mi się, że tylko trzeba w taki sposób podążać, tak jak było przez pewien czas próbowano walczyć ze smartfonami w ogóle w szkołach i na uczelniach, i wiadomo, jak się to skończyło. No, także moim zdaniem to jest ciekawy kierunek. No i raczej taki, którym, którym się spodziewał, że więcej sukcesów przyniesie niż, niż takie tempe walczenie właśnie z wykorzystywaniem AI do. Do nauki. Jedynie pytanie, czy nie ma zagrożenia takiego, że z roku na rok społeczeństwo będzie coraz uboższe w wiedzę i coraz uboższe w jakiekolwiek inne możliwości pod względem jakby komunikacji, nie? Przez to. Czy będzie uboższe? No niestety no musimy się rozwijać z tą technologią. No, kiedyś nie było samochodów i pewnie też na początku wszyscy walczyli. To był, nie wiem... Z, Stalowy diabeł, tak? Czy, czy jak tak, na, tak, tak. na kolej mówiono i tak dalej, walczyli kamieniami, rzucali kijami? No Woźnica po prostu nauczył się operować, jeździć samochodem, zaczęli ludzie się uczyć, naprawiać te samochody i tak dalej, więc jakby ewoluowaliśmy do przodu. No tutaj ten czat, jak na razie próbujemy z niego korzystać również w firmie, nie ukrywam, że nie. Bardzo fajne efekty przynosi. Mhm. Bardzo fajne, aczkolwiek trzeba go sprawdzać, bo. Ostatnio nie pamiętam teraz słowa, ale tak odmienił na język polski, że kurczę, chyba nie ma takiego słowa. Co okay. tak gdzieś tam nie poradził z jedną rzeczą, ale ogólnie są naprawdę ładnie konstruowane zdania. Generalnie nawet jeżeli się przeczyta to, co on napisał i, i stworzył, to już jakby daje nam też troszkę wiedzy. Tak, 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 Czasami jako inspiracja po prostu, tak. tak. Nie ukrywam, też sprawdzałem pod tym kątem, gdzie potrzebowałem inspiracji chyba do jakiegoś artykułu na bloga i poprosiłem go, żeby wyrzucił mi 10 pomysłów na artykuł na konkretny temat. No i wyrzucił faktycznie. Nie wziąłem żadnego z nich, ale któryś z tych tematów. Uruchomił po prostu wiecie, jakąś zębatkę w głowie, która już po, popłynęła w odpowiednim kierunku. No na razie to jest podobno poziom ośmiolatka, z tego co słyszałem, jeśli chodzi ogólnie o takie. Czyli nasz. No nie, no super, <laughs> prawda? Tak. Biorąc tak. pod uwagę, że tutaj y, oprócz Kasi, który robi zdjęcia generalnie w studiu, sami faceci, prawda, a, a wiadomo, że tutaj my tak grubo po 50 zazwyczaj przekraczamy dojrzałość, także. Tak, tak by to było. To jeden kieliszek, tak? <laughs> tak, świątkę. <laughs> tak, tak, tak. Ta. To ja jedynie jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą i spróbowałem, zadałem oczywiście takie pytanie i niestety ale nie, nie udzielono mi odpowiedzi na czacie GPD w temacie poprawy przepisów w Polsce. Oczekiwałem, że jednak tutaj jakoś się wypowiem, może nawet zasugeruję jakie powinny być. A, to, a rano CBA i ABW nie zapukało do ciebie przypadkiem? Nie. Nie, nie, nie. Półka się nie pukała, ale faktycznie powiedziało, że tego typu aplikacja nie może sugerować tego typu zmian. A w zasadzie, no, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o analizie, to bardzo prosto dałoby się znaleźć wszystkie przepisy, które się wzajemnie wykluczają, no i je w jakiś sposób zmienić. Nie? Myślę, że chodziło o to, że za dużo pisania byłoby. No, być Bo może. się poddał. No nie, no to, to, to taka analiza to jest w kilka, w kilka sekund, może kilka minut, patrząc na nasze przepisy. Eee, Zgłosić, wyrzucić i od tak. No ostatnio sprawdzałem chyba ile tomików ma prawo, e, które nas również dotyczy, prawo, o Jezu, teraz się zagmatwałem. Kanoniczne, skoro o Jezu? Eee, nie, nie administracyjne, z tego co pamiętam, no i tam... Kilka tomików jest, nie? ale to mniejsza osoba. Mam nadzieję, że takie urządzenia będą wykorzystywane również do pomocy właśnie w sytuacjach poprawy czegoś, co człowiek no, niedoskonale stworzył. Wydaje mi się, że ten temat może w jakimś następnym odcinku będziemy jeszcze szerzej z jakimiś ekspertami rozwikływać. Wracając sekundkę z Singapuru, wydaje mi się, że kluczowe, patrząc jako ludzkość, jest to, że oczywiście żebyśmy korzystali z tych technologii, ale żebyśmy nie zatracili takiej zdolności, tego, że nie wiem, nawet elementarne rzeczy będziemy potrzebowali wpisać w tego czata, żeby nam podpowiedział albo wyszukiwarkę, bo potem no. Jeśli ta technologia zabraknie, bo będzie rozbłysk słoneczny. Jakiś. W swoim drogą wiecie, że zdorza była w Polsce, prawda? Dwa tak. dni temu, prawda? Trochę większy rozbłysk, nam jak elektronikę smażyło. No Nie to no, to, ale to jest rzeczywiście pytanie, gdzie jest ta granica, tak jak nasz Gość powiedział, tak jak kiedyś w szkołach uczono szycia, spawania i innych rzeczy, i też pewnie społeczeństwo z bólem przyjmowało, że, że już przy takie umiejętności są gdzieś wykreślane z tej listy. No pytanie, czy my też nie zaczynamy być bumerami i trochę patrzeć na to w, w ten sposób. Nie, no. no, to czas to jest, pokaże. Tak, tak, tylko wiesz, no dalej czasami jak ci się zrobi dziurka, to trzeba ją myć ją zaszyć. Albo A nie mam ona wreszcie Nie no, takie rzeczy szybsze mnie, chyba na szeroczniku uczono w szkole, z tego co pamiętam. Mnie w podstawówce uczono, więc prawdopodobnie was też. Szycia? Tak. No, ja miałem takie zajęcia manualne, gdzie mieliśmy w ogóle mhm. szycie, jakieś tam guziki. Tak, tak, nie, ja, ja, ja też, no, wyplataliśmy jakieś. Takie no, 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 no. no, 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 no. Było już na, na tych... Także technica. to nie, nie tylko w szkołach specjalnych, Michał, w normalnych też to było. U nas po projectu nie mieliśmy takich luksusów. No bo, bo igły nie mogli się dostać do No ręki, nie, nie, tylko, no. tylko nitki mieliśmy, ale cały czas właśnie skutecznie. splątały, no. Okej. Okay. ja mam takiego ciekawego newsa, wydaje mi się, ciekawego. Ciekawego z punktu widzenia... Pozwól, że to my ocenimy. Żeby analizy. Analizy urzędniczej. Oho. Urzę... Miał być ciekawy. Urzędu skarbowego. No to tym bardziej miał być ciekawy. E... Bardzo się prosisz właśnie o to, CBA i ABW, teraz jeszcze ci kontrola finansowa wiedzieli. Dokładnie. Tak, że... Piotr opowiedział news i widzisz go tutaj w studiu? No, no. Dokładnie. To teraz proszę bardzo, zobaczymy, Mateusz, kiedy ty tam. Trafisz? Dobrze, nie jestem. Y... Znaczy, nie, nie wycofuję się. Jakby sprawnik, y... portal bezprawnik donosi, y... jedna z firm IT. Poprosiła o interpretację urzędu skarbowego, czy tego typu usługi może zaliczyć w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. No e, chodziło między innymi o różnego rodzaju e, usługi sportowe, yoga, e, pilates oraz e, taniec na róże. Chodziło tutaj o to, żeby sfinansować instruktora albo, oraz sfinansować miejsce, gdzie pracownicy mogą tego typu rzeczy się. Uczyć, mogą ćwiczyć, mogą prowadzić pewnego rodzaju zajęcia. Jak myślicie, czy Urząd Skarbowy się zgodził, czy nie? Zgodził. Zgodził. Zgodził, A dlaczego? Ponieważ przedsiębiorca bardzo precyzyjnie wskazał, jaka jest sytuacja tych pracowników, że bardzo długo pracują w stanie, że tak powiem, siedzącym, w pozycji siedzącej. Poza tym, no, Sytuacja stresowa, różnego rodzaju wypalenia zawodowe, no i te ćwiczenia, między innymi na, na poldens, mają im pomóc w tym, żeby sprawniej działać. No i nie ma problemu z tym, tak? Ja mam wrażenie, że Heszki były w latach 90. ale dzisiaj, gdy, jak oni powiedziałeś już poldens, tak? Jest pole dance. Ale czy oglądanie Tańca na róże też można no zaliczyć w koszty eee... prowadzenia działalności? Nie, bo to pytanie... To, jeżeli ktoś e... pracuje siedząco. No to może ty, patrząc na tą kwestię psychiczną, może ci pomóc. No, myślę, że ja tak. mam pytanie, gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia z tego programu. No właśnie. Ale ja, ja w branży IT nie jestem. Hmm. Aha. <noise> Ale Mateusz, ja bym zmienił... To... Który to był Urząd Skarbowy? Bo ja po, pozdrawiam może tutaj tak na antenie od razu Urząd Skarbowy w Rzeszowie. O. Bardzo bym chciał, aby wreszcie załatwili sprawy, które chcemy załatwić, bo od miesiąca tłumaczę, że żeby coś produkować i sprzedawać nie trzeba mieć 100-metrowej y, hali tylko można to robić usługowo no i nie jest to wcale takie proste dlatego ale, ale, ale od jednego miesiąca im to tłumaczysz dopiero tak dopiero od jednego także no to, 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 czego ty oczekujesz ale luty był krótszy także no głupi ja głupi ja Wiesz, ten ale to ten... właśnie gdzieby to urząd skarbowy nie no wiesz, właśnie to... nie podają, które. Kurczę, no to. Ale, ale nie, no to ale dobra, tam przeniesie Wiecie, bo... ja, ja wiem, że to brzmi heheszki, heheszki, bo to, to niby ten żart trochę, o tanie z rurą, erotyka i te sprawy, ale no jakby nie było. Ćwiczę, no, to kłanie, a nie, ej, przecież w firmach nie wiem, piłkarzyki są, stoły do ping-ponga, rowerki, trenażery, bieżnie. To naprawdę no to jeśli są osoby, które chcą sobie rozciągać się na różę to why not, tak. co nie? Będą bardziej kreatywne. Nie, ale wiesz, no żyjemy w czasach, gdy ta rura, nie Już za nie bardzo jest się różni, rurą. ale nie, 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 nie za bardzo się różnią drabinki, tak? Na której się yy, ćwiczyło i dalej się ćwiczy, no tak? Tak, tak. Więc no. Tak, ja wiedzą, wiadomo, o, no, kręcenie. O, o, o rurach. Proszę? Masz bardzo dużą wiedzę o tych rurach. Także, Bartko, ja, jeśli będziesz chciał zainwestować w rurę u siebie w biurze, to jest duża szansa, że urząd skarbowy się zgodzi. Znaczy, mamy taką rurę, ale bo na pod sufitem, to nie wyobrażam sobie na niej tańców. Ale nie? to pociągać. O, 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 z, o, z przecież, gazem nie. to ciężko. Z znaczy, już bez gazu, bo drogi. A. Czyli bezpiecznie będzie. No bez... W miarę, tak. Eee, jejku, ja bym zapomniał, ale to muszę powiedzieć teraz. Pozdrawiamy serdecznie Adama Wiernickiego. Adam wie dlaczego. To dobrze. To jest słuchacz, Adaś wie, on u nas pisał, tam gołębie wysyłał, także obiecałem, że pozdrowimy na antenie podcastu, więc pozdrawiamy Adamie. Stąd te kleksy u ciebie na marynarce? Nie. Nie. Ale sprawdziłem. <laughs> <laughs> Jejku, mam tyle newsów na dzisiaj, ale dobra. Mm... Uczelnia, miał być No uczelnię. tak, no właśnie. Po, ponarzekaj, nie. Michał, wylej to z siebie, wyduś wyrzuć tego już, płaczka. Już gówno burzę rozpętałem w internetach z tego powodu. Więc... Ale nie wszyscy cię podglądają na Tinderze. Więc tiderze. tak właśnie myślałem, więc mówię, a co tam, przynieśmy jeszcze trochę tego smrodu do podcastu. A smród dotyczy tego, co się dzieje na polskich uczelniach, bo zdarza mi się hobbystycznie prowadzić zajęcia. Na a uczelniach? płacą ci za to? Czy to faktycznie to się chodzi Nie nazywajmy tego wypłatą. To czy macie dobra? też benefita na uczelni nie, nie? Nie, no, multisport? Nie, no. 99% moich przychodów to jest moja, no, 95 to moja spółka, a cała reszta to są jakieś takie inne rzeczy, co nie? I w tym te uczelnie. No i okej, okay, no, są te zajęcia płatne, ale jakbym sobie przyliczył ten czas, że mogę poświęcić tę obsługę klienta. Event, a wiecie tutaj, studentów, tam jakieś ocenianie, ale to, to nie, nie chodzi o pieniądze, tak? Bo ja na uczelni jestem Oczywiście. dlatego, że. E, Czujesz misję. Tak, czuję misję, tak? Czuję powołanie, że mam coś im do powiedzenia w taki sposób, który mam nadzieję, że do nich trafię. Zresztą w ocenach dotychczas było, że spoko i że te zajęcia raczej są praktyczne niż teoretyczne, w związku z tym jestem. I w te młode, otwarte umysły tłukę. Przede wszystkim wiedzą o tym, jak się po, powinno prowadzić praktycznie biznes. Tak? Ten opowiad... odkrywkowy. Proszę? Ten odkrywkowy. Tak. Tak, odkrywkowy. To tak, to tak, obi... ma... tak, Mateusz, prowadzę zajęcie na górnictwie, zbudowa bida szybów. Chciałeś, żebym to powiedział. Tak, to jest... Ale tak się trzymałem, bo nie będę rzucał specjalnie nazw w uczelni. I jesteśmy, nagrywamy teraz 2 marca, no jest tuż po, po sesji, i mi się po prostu ulało, kiedy dostawałem prace zaliczeniowe i naprawdę. A pierwszy raz je dostawałeś? Nie, ale w tym roku chyba mój żenometr po prostu wywaliło tak w kosmos, że. Czyli poziom spada z roku na rok. Wiesz, nauczyciele nie, nie, mi to potwierdziły, ale no, naprawdę, w y, gdy student, studiów zaocznych, który płaci za tą uczelnię i to nie małe pieniądze, jest tam po coś, żeby zdobyć tę wiedzę, i dostaje prezentację. Nie, nie Michał, on nie powiedział, idzie. Nie, ale ma Może prowadzący chujowy. No, no. i. <laughs> I dostaję prezentację, i wiecie, ja każdą prezentację sobie wyrywkowo sprawdzam na plagiat. Ja Czyli sobie kopiuję tam teksty z tej prezentacji, jak mi coś nie pasuje. Tu mi nie pasowało od pierwszego slajdu. Wrzucam w Google pierwszy wynik i żywcem tekst skopiowany, co nie? I po się we mnie gotuje. Mówię, why, co nie? No, nikt nie, nie ma obowiązków w Polsce posiadania wyższego wykształcenia, tak? Dlaczego ludzie to robicie? Społeczna. Inny przykład. Mam studentów, i naprawdę bardzo klarowne są u mnie warunki liczenia zabywają procenty, ile z domenu tyle mają, co nie. I wiecie. I... Wszyscy zdają 40. Tak, tak. Wszyscy od... nie od. Nie, o 30. Szliwowiska. To jest 40. No. Łęcka. Yy, i... I wiecie, no, i, i wisi to na tych Teamsach gdzieś tam, i wszystkich, jakichś wirtualnych uczelniach, czy jak to się tam nazywa. I potem pytania pod koniec, a jakie są warunki, a co ja zrobić a ja myślałem, że ja przez cały semestr mam iOS, a nie chodziłem na zajęcia i nagle się okazało, że, że nag musiałem być na zajęciach. Panda, co, ja panda. Mogę z, a, i, co mogę z tym zrobić, tak? Albo na przykład no jest taka sytuacja, że do, do 20 lutego muszę mieć zaliczenie przedmiotów, żeby obronić tam pracę licencjacką czy magisterską, no i co my możemy z tym zrobić? Jest 19 lutego, co nie? A ja? ja jakie ja mam deadline u, u pana? Ja mówię człowieku, nie może mieć żadnego deadline'u, jesteś dorosłą osobą to od ciebie zależy, kiedy sobie zaliczysz te studia. Jedyne deadline, jakie masz, to są te narzucone przez uczelnie. No a ja też, jak dostanę twoją pracę, sprawdzę, jak będę miał czas, a nie, że tam, nie wiem, w godzinkę, prawda? Jak? To ty przecież miał, działasz społecznie też, nie? No i no dlatego, Michał, dlatego to, w ogóle to wykonuję. Co ty, przespałeś pod lodem 100 lat? No przecież chyba zawsze tak było, tylko że... Ale nie, nie. Mi bardziej chodzi o to, że ja się odważyłem to zrobić ja mam wyrąbany, czy wiesz, uczenia będzie korzystać z moich usług, czy nie. Tak? No, jeśli przestanę prowadzić zajęcia na uczeniu, to sobie zacznę robić szkolenia e, Propubliko Bono w stowarzyszeniu. Ale znam, wśród moich znajomych, myślę, 30-40 osób, które pracują na etatach na uczelni. I z rozmów prywatnych dokładnie wiem, że oni mają tak samo. Ciężko. Hmm, ciężko, tylko że oni no, prowadzą tych zajęć x razy więcej, prawda? I dzieją się i te same i gorsze rzeczy, nie. a mimo to w, w, ci wszyscy ludzie przychodzą, co nie? I SMS semestr po semestrze przychodzą. I patrząc na poziom, błędy, wszystko mówi, jakim cudem ci ludzie w ogóle dostali się do tego, że nie pisali pracę licencjacką czy magisterską? Gdzie coś w ogóle nie pykło? Ale system jest, Michał, zły, tak? Jeśli po pierwsze... Fakt system. Tak. Uczelnia i państwowe, i prywatne, tylko z innych źródeł w tym przypadku, dostają finansowanie od tego, jak jest student, no to im zależy, żeby jak najwięcej tych studentów było, tak? Na publicznych również, bo z, od ministerstwa dostają pieniądze versus ilość studentów. Więc niedobrze jest uwalić tego studenta. Dobrze, żeby on jak najdłużej był na tej uczelni, w sensie, żeby nie, nie rezygnował. Po drugie, dobrze, żeby mówił o nas dobrze, no bo później to jest tak jak przedsiębiorca, musi pozyskiwać nowych klientów. Ja zresztą o tym ostatnio mówiłem już w szkołach średnich, żeby byli świadomi tego, jak faktycznie jest na uczelniach. Polsce, co po niektórych, i niech świadomie wybierają, a nie tam, gdzie im najbliżej, czy tam, gdzie kolega pójdzie, bo później będą po prostu po pięciu latach żałować. Nie? Czyli ja myślę, że ja bardzo czekam na to takie pęknięcie w końcu, bo tak gdzieś od tych 15 lat mam wrażenie, że bardzo mocno ten system się napędził. Także rzeczywiście wszyscy szli na studia i to było. Od stało się. wypuścił na rynek. Prawda? Dokładnie. Stało się czymś oczywistym, że wszyscy idą na studia, co to jest totalną bzdurą. I. I myślę, że niestety, ale rynek tak szybko się zmienia i tak mocno jest teraz wyspecjalizowany, że uczelnia nie ma szans. Ale uczelnia nigdy nie miała szans, żeby kształcić. No, ale miała, wydaje mi się, że powiedzmy, że te 30 lat temu miała większe szanse niż, niż teraz. Nie? I myślę, że to jest po prostu. I tak samo, jeżeli chodzi o prowadzących, którzy są pewnie też niedopłaceni i, i często są tylko teoretykami. W związku z tym. Ten system jest z góry skazany na niepowodzenie, dlatego pytanie jest, kiedy w końcu trochę pęknie taka mentalna nasza bańka, że po prostu tak, trzeba iść na studia policją, techniką technikum, czy, czy w ogóle trzeba iść na studia i czy nie można swojego założyć biznesu, pójść od razu do pracy, cokolwiek, nie? Tylko zauważcie, że dużo osób mówiło i ja to cytuję teraz, że ja idę na studia po dyplom, a nie po wiedzę, tak? No tak. No no to dlatego... już bardzo śmieszne, że wymawiasz słowo legitymację. Z tego, co ja słyszę, to studenci chodzą po legitymację na studia, prawda? No, to, to w dzisiejszych czasach to też nie ma... Co z tą legitymacją? 51% mają. zniżki. No, ale... W... No, to masz legitkę. A to nie musisz, że możesz się na, na policjalną szkołę zapisać i masz dokładnie tą samą sytuację? No, ale musisz płacić. No, a tu musisz jednak zdawać, nie? Bo i tak cię wywalą No, końcu, ale nie? poziom jest tak żenujący. No, ile musisz płacić? 200 zł, 100 To i tak być może... Miesięcznie. Nie, chyba nie. Nie, no. Za Państwa nie płacisz. No, ale wiecie, jak by nie było. jakby Chodzi o to, że no jest ten konflikt tra tragicznego wykładowcy, tak? Z jednej strony, no, chciałoby się dbać o poziom, a z drugiej strony, no, nikt ci nie płaci dodatkowo, za to, że ślęczysz nad 30 poprawką. Michał, ci Albo. No. I właśnie, Mateusz, nie wiem, bo, bo my tutaj dyskutowaliśmy razem też e, w, tej, w tej dyskusji. E, albo oblewasz. Tylko, że tutaj pojawia się z, z drugiej strony. E, Twój pracodawca. Nazwijmy tak, to. E, dokładnie. I e, znam paru pracowników, którzy jednak kręgosłup moralny nie mieli z i stwierdzili, że no przykro mi, oni spełnili tutaj studenci warunków zaliczenia, w związku z tym, sayonara. Salavi. No i kun, weźcie za to odpowiedzialność. A uczelnia w tym momencie, no to, to ostatni semestr, gdy prowadził pan zajęcia u nas, bo za dużo jest osoboblany. Tylko patrzcie, jak to jest nie fair. Po pierwsze, uczelnia każda dostaje kasę za poprawki, a nie dzieli się z wykładowcami tą kasą. Ale to nie, to wiesz. też. Ale nie, ale to też powiedziałeś pod względem czasu. No, ja, ja, ja też tutaj to rozumiem, bo prowadziłem zajęcia w momencie, kiedy uwalałem studentów, a było co najmniej ich dziewięciu, dziesięciu, z czego jeden w ogóle nie skończył moich zajęć. To musiałem kilka razy oceniać, siadać, czytać e, pracę i tak dalej, później jeszcze im odpisywać. To jest czas, za który nikt nie dostaje pieniędzy, tak? im bardziej, brzydko mówiąc, uwalasz tych ludzi, tym więcej czasu musisz inwestować w coś, co i tak nie dostaniesz jakby finansowej gratyfikacji, już nie mówiąc o tym, że stawki na uczelnia są jakie są. Nie? Także my to robimy charytatywnie, natomiast uczelnie e, chyba w złym systemie działają i nie ma co z nim walczyć. Wydaje mi się, bo ten system, on zmieni się w momencie, kiedy ludzie się uświadomią albo. E teraz powiem, rodzice się uświadamią młodego pokolenia, że nie zawsze trzeba iść na studia, nie? że przy niektórych zawodach jest to konieczne, ale przy niektórych jest dużo szybciej możliwe znalezienie praktycznej wiedzy podczas szkoleń, podczas różnego rodzaju nie wiem, konferencji i tak dalej. Wiedzy nie wiem, na jakichś spotkaniach, grupach zamkniętych niż na studiach. Ja się z chęcią tego odniosę, ale może macie coś do powiedzenia? No, dlatego ja nie będę studiował w Polsce na pewno <głos> <głos> tylko okay. jak już w Danii Okej, okay. o, no to tak, no to, to, już, to już super Holandia jeszcze jest fajnym kierunkiem do studiowania mm -hmm. Ja tam to już widzę, już <noise> w oczach się błyszy dlaczego tam jest fajnym kierunkiem znam znam kilku... Nawet nie do studiowania Zn znam też kilku, Znam kilku wykładowców hmm. i, i naprawdę tam też po, poziom, e, jeśli chodzi o studiowanie kolega zresztą był na Erasmusie przez pół roku e, I Zuza no, Zuza tam prowadzi zajęcia Zuzanna Skalska. Tam jest no, no, na wysokim poziomie i zupełnie inne podejście też do studenta. Hmm. Powiedzieliście o, o studiach i o... Nie wiem, jak jest na studiach, bo nie byłem. Jestem z tych, co... Dużo uważam. alkoholu jest. To słyszałem. To słyszałem, natomiast myślę, że to też się odnosi do szkoły podstawowej i średniej. W tych szkołach przekazuje się tak durną wiedzę, tak niepotrzebną nikomu, ten program nauczania jest przed 30-40 lat, on jest niedostosowany do dzisiejszych czasów, w ogóle nie łapie tego, to jest po prostu niemożliwe, że, że młodzież, która wychodzi ze szkoły podstawowej, to nie, bo to jeszcze z reguły gdzieś tam idą, ale, ale po jakimś technikum, czy, czy liceum, czy coś po prostu nie wiedzą nic. I potem w takich codziennych kontaktach z klientami ja naprawdę odczuwam, takie pytania, że jestem zażenowany. Hmm. Wiecie, że generalnie yy, problemem jest obliczyć cenę brutto od netto, to jeszcze pół biedy. Ale od brutto netto, tak. to jest po prostu tak, temat tam. nie do przejścia, nie? A dlaczego? A czemu tak? Ale znaczy to, to są ogromne, bo my często dyskutujemy yy, o tym, że na przykład yy, tak jak mówisz, brutto do netto to już w ogóle, Z... prawda? To już jest horror, prawda? No bo po chwila, bo jeśli Mam 23% ze 100 zł ze 123, czyli teraz policzę 23% ze 123 i to na pewno się będzie zgadzało, <noise> tak. prawda? I przecież no, oczy, Matematyka tak działa, prawda? No i nagle ludzie tam mają zdziwka, ale widzisz, to mam wrażenie, że też jest. Państwu nie zależy na tym, żeby ludzie rozumieli procent y, podatki. podatki, bo też są, tak, oczywiście. Bo nagle by ludzie by zrozumieli na przykład wypłatę netto, wypłatę brutto i wypłatę brutto. brutto, którą my jako przedsiębiorcy doskonale rozumiemy, bo. To są pieniądze, które nam z konta schodzą. A tak to jest zły pra pracodawca, który daje za mało zarabiać. Hmm. Dlatego tak. uważam, że praco pracownik powinien dostawać yy, kwotę brutto. Tak. Kwotę brutto powinien dostawać, sam się rozliczać z PIT-u, z podatku i tak dalej. Po pierwsze, dużo obowiązków zeszłoby z pracodawcy, no bo jednak to są przy powiedzmy 50 osobach, które gdzieś tam jest zatrudnione w jakiejś tam firmie. To. Jest osobna osoba potrzebna do tego, żeby ich porozliczać wszystkich, a po drugie, pracownik by widział, że to nie pracodawca ich okradł. Tak, tak. Znaczy, to, to byłoby. Tylko, że to mogłoby Po, miesią... się... po miesiącu były protesty na ulicach, bo nagle się ludzie za... tak, się dowiedzieli, co się dzieje. Mhm. No i jeśli byłoby to niezautomatyzowane, to państwo by szybko budżet im się nie spiął, bo oni nie dostawaliby tych przelewów, bo ludzie by olali. To czym ja mam nagle przelać tyle tysięcy złotych z jednego podatku, z drugiego no i no tak dobrze, dalej. No dobrze, ale jeżeli pracodawca. Ma to przelać i, i jest za to karany, jeśli tego nie zrobi w terminie, czy dostaje smsy, czy maile, czy telefon z Urzędu Skarbowego. No, ten pracodawca też jest takim zwykłym samym obywatelem, jak, jak i ten pracownik, tak? No, dlatego przedsiębiorców w Polsce jest coraz W Stadu... działalności gospodarczych jest y, około 2,5-3 miliony, prawda? No, tych przedsiębiorców jest trochę mniej, bo tam spółki wchodzą w grę i tak dalej. No, ale... no, no i a propos. A, a, nie, a nie ma nas 18 milionów tak. przedsiębiorców, tylko jest. No I a, propos, a propos tych działalności gospodarczych, to ma takiego newsa, może nie newsa, uh -huh. to jest bardzo przykra sprawa. Uh -huh. Jak się okazuje, że przeciętna jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce średnio zarabia mniej niż jest średnia krajowa. Uh -huh. Według GUS-u to, to nie jest wymysł, czyli e, to pokazuje, w jakiej kondycji są te jednoosobowe działalności gospodarcze. Niestety, GUS nie podał jakim nakładem pracy. Bo może się okazać, że oprócz tego, że zarabia mniej, to pracuje jeszcze 50% czasu więcej. No oczywiście. Znaczy, mhm. no doskonale wiemy, że tak z reguły jest, ale. Ale, ale zresztą przecież średnia krajowa, nie wiem czy dalej tak jest w liczeniach, ale podawana jest bez uwzględnienia działalności gospodarczych, prawda? Tam na przykład no nie jest... może być, bo po, po, była poniżej, niska. Poniżej że... firm, ona jest, ona jest liczona dopiero od firm chyba powyżej 10 tak. osób zatrudnienia, prawda? Tam no jest taki to, wskaźnik. Co się, co... mocno to zaburza. Za ale mówmy się, że ci mali i średni przedsiębiorcy no to oni są tą największą mleczną krową, która po prostu, którą można dojść tak właściwie bez ograniczeń, no, bez bo nie mają jeszcze kasy, żeby zoptymalizować się jakoś finansowo, żeby uciekać z podatkami w jakiś sposób. No a najłatwiej ich, no bo oni się nie, nie sprzeciwią. Niestety przedsiębiorcy. Średnio są zrzeszeni jakoś polscy, bo to prawda jest taka, że oczywiście są różnego rodzaju organizacje, ale no, niestety to jest tak rozproszony rynek, tak różne branże, że, że ciężko jest, żeby rzeczywiście się wzięli razem, nie? Ja no, ostatnio był... z rzecznikiem rozmawiałem MŚP też na jednym ze spotkań i, i też mówił wprost, że e, jakby dla niego to jest dziwne, że się przedsiębiorcy nie zrzeszają, tak, albo że to jest mało popularne. Oczywiście są izby gospodarcze, jakieś tam inne miejsca, które reprezentują, nie wiem, lewiatan i tak ale dalej. No, no, patrz, Większość tych instytucji jest blisko władzy, szczególnie tych takich regionalnych, co nie? W sensie one, blisko, mm -hmm. one są blisko władzy samorządowej, prawda? No ale Bo samorządy być. nie. Tak, one tam być powinny, prawda? Ale no, Tylko, że niestety pytanie jest, na ile walczą właśnie o, o dobro przedsiębiorców, na ile klepią się po plecach. Nie, i... no walczą, walczą. Tak, tak, w sensie, tylko że wiesz, e, to ja to jest Są petycje pisane ale, na, ale lokalnie co uwalczysz? Zniesienie podatku nieruchomości? Nie, no oczywiście, że nie. No. Mm -hmm. mi mi miasto ci nie zmieni ZUS-u, VAT-u. Teraz pamiętam, że nawet jedna, jedna z organizacji zbierała podpisy, bo też zresztą o tym ten rzecznik mówił, do tego, żeby ZUS był składka zdrowotna, żeby była nieobowiązkowa, tak, robiona. Jeśli ktoś chce być, że tak powiem, ubezpieczony, no to będzie płacił, jeśli nie, no to... Nie wiem, ja ostatnio niechcący wyszedłem w pół ZUS i tam pojawiła mi się kwota, jaką zapłaciłem w zeszłym roku za zdrowotne, to a się dziwię, że nie mam lekarza na stałe prywatnie u siebie w mieszkaniu. Nie? Także to jest. Czas otworzyć spółkę. No chyba tak. No. Michał zmondział wcześniej, ja trochę później, ale, ale nie żałuję. No. Jejku, ale ładna klamra. To, są, to jest jeden z naszych pierwszych odcinków. Pamiętacie? Yy, znaczy Mateusz pamięta, bo. Jedynie, ale to jest jeden z pierwszych odcinków, jak dyskutowaliśmy o inosłabych działalności gospodarczych, o spółkach. Ja wtedy byłem. Z dwa lata po założeniu spółki, a ty Mateusz wtedy zaczynałeś się zastanawiać. zastanawiać. Tak, tak, ojejku. To były piękne czasy. Dobra, to, 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 to były moje gorzkie żale. Przejdźmy do cukierków. To do cukierków. Temat. A wiesz, jak się nazywają słodycze po śląsku? Nie, ale kupiliśmy kopalnioki, także. Ale to chyba nie, nie odchodziło. Nie, nie, nie kopalnioki to jest jakby rodzaj słodyczy. cukierków. No. W sensie cukierki na przykład, to są bombone z tego co pamiętam. Tak. A, a słodycze to maszkiety, nie? Maszkiety, no. No. A, a dla całej reszty Polski to tak normalnie to słodycze. A. Tak. To, to pozdrawiam, Sosnowca. My, my mówimy normalnie. Mo no, to odkreślę na mapie, no. zrobimy <grym grym grym> e... nakładkę taką po prostu, żeby jak tak, internet, to, Dokładnie. To, o. Żeby tłumaczył, nie. O. No. Ale to... po lokalizacji. Po lokalizacji to żaden problem. Jest no. w dzisiejszych czasach Tam Sonia Polska też ma swój dialekt, nie? Taki mocny. Tak, każdy, każdy rejon ma jakiś swój dialekt. Tak, nie? to za chwilę podpytamy, co tam może z Koszalina macie ciekawego. Macie coś takiego, co Wam przychodzi do głowy? Nie, ale. Bo nie. nie. Nie mamy chyba, nie? Nie. Coś takiego typowo morskiego. A nie, 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 nie A musi morskie. być morskie. Ja wiem, wiem, wiem. Znaczy... Bo na przy... Są morskie opowieści. I morskie oko, Bo... ale. Y, generalnie, wiecie, Koszalin był pod zaborem y, jakby niemieckim i tutaj ten nasz region to są ludzie z całej Polskiej. Europy, całej wschodniej Europy, całej Polski, więc moją prababcię też tutaj przywieziono, wagon odczepiono w koszalinie i tak została, więc tutaj jakby takich na, mm. naleciałości językowych nie mamy. Natomiast gdzieś tam kiedyś byliśmy na, na Węgrzech na kempingu, spotkaliśmy taką, taką dziewczynę, e, te, ona nie, nie pamiętam z Częstochowy, była z Krakowa. No i tak zaczęliśmy gadać, bo się gdzieś tam znaliśmy z jakiejś grupy facebookowej, karawaningowej, e, Zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi, kurczę, no wy, ci mieszkający nad morzem, od razu po was słychać. Ja mówię, no, no jak? Mówię, no jak? My mówimy normalnie, bez właśnie żadnego mm -hmm. dialektu, nie wiem, nie zaciągamy, nie mówimy, o ty... Zaciąga się trochę. My no... też, ale w inny sposób. Tak? No. Ja wyłapuję tak? delikatne zaciąganie. No, no nie wiem, ona mi powiedziała, że nas od razu, i mówi, jesteście zupełnie innymi ludźmi, bo jesteście na przykład bardzo otwarci, nie? Zaszokowała mnie, bo... No bo, bo... nie sądziłem, że to tak mm. jest, a... Znaczy, zwykle ja też pamiętam, jak pracowałem w inkubatorach w przedsiębiorczości się spotykaliśmy, no to w zasadzie jak się poznawaliśmy na spotkaniach, a to był zjazd osób z całej Polski, to dało się wyłapać, właśnie, że ktoś inaczej mówi. Nie wiem, kolega z Białego Stoku, to już w ogóle. A nie, no proszę, tylko Biały Znaczy, znajebany. No to... no, <śla> w ogóle nie mówi. <śla> Także tak, tak. było słuchać, ale nie wiem, Sebastian z Krakowa, Zuza z Poznania. Nie, nie, do, no dobra, to już, już dobrym przykładem. Do tej pory nie dawałeś dobrych przykładów. <laughs> e, nie, nie, nie. To tak. Ale naj... chyba, chyba na to nie mamy żadnych takich. No ja myślę, hmm. że nie. Albo sobie nie zdajemy sprawy. Z tak, tego, czasami nie? sobie nie zdajemy no, sprawy. Jakaś e, regionalna potrawa? Kebab nie jest regionalną potrawą. A to, to niemiecka. W dzisiaj już może być. A ja... <laughs> E, widzicie, ja, ja też myślałem, że w Sosnowcu mówimy bez gwary. Mamy parę słów takich, które gdzieś tam są typowo z, zagłębiowskie, ale na przykład mój polonista, kulturoznawca, już żyjący e, właśnie uświadomił nas, że my pomijamy EU czasami, ale tak właśnie dziwnie, że nie, nie powiemy do, do, dworzec główny, tylko powiemy dworzec główny. No i potem mamy główny dworzec w Sosnowcu, prawda? No i tak jest i faktycznie, jak się za zaczęliśmy tym łapać, to faktycznie wszyscy mówili dworz główny. I uły było takie bardzo nieme. bardzo. Nie, nie takie jak, że nikt go nie akcentuje, u -u -u", ale takie u nas nie było słyszalne. A mu to jest mu. <laughs> nie wiem, nie, 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 no, w niektórych słowach tylko, prawda? W no okay. Ale to, no to ciekawe. Nas, tak, zwrócił nam uwagę. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem, porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Branża spożywcza, bo to jest coś, do czego chcielibyśmy tu przejść. Gdy ja zobaczyłem, czym się zajmujesz, moje serce zabiło szybciej, dlatego mówiłem, już wiem, jak wejdziemy w tą branżę. Zrobienie zakupów spożywczych przez internet zawdzięczam e, Pandem. pandemii. Jejku, i to jest najlepsze, co ja osobiście, tak w życiu prywatnym, wyniosłem z pandemii. Poza covidem i powikłaniami. E, e, I, I, I dzieci. Jest. Moje dziecko jest sprzed pandemii. Co prawda urodziło się w pandemii, ale jest sprzed pandemii. No. Ale moment, w którym pojawiły się te obostrzenia, żona w ciąży, my wiedzieliśmy, że no, do widzenia, nie bywamy w sklepach, co nie koniec. No I pamiętam na początku, e, korzystaliśmy? Żadna tajemnica. Wielka konkurencja Carrefour. Dla mnie nie. nie. No dobrze, czyli możemy mówić. Czyli korzystaliśmy z Carrefoura i wiecie, na początku te czasy dostawy po tydzień czy coś takiego e, i robimy zakupy do dzisiaj online'owo i to jest naprawdę najlepsze odkrycie pandemii. Że, żeby kupić rzeczy, które wiesz, że kupujesz, nie musisz iść, jechać do sklepu, tracisz czas. Idziesz, wkładasz te rzeczy na półkach. Oni ci przekładali te półki w tym sklepie oczywiście, bo przecież po to, żebyś... Trafił w odpowiednie miejsce, prawda? Potem idziesz do tej kolejki, prawda? Albo stoisz w tej kolejce jak jakiś potyrpany i od ciebie kupę ludzi, którzy każdy się tam piekli i jest wielki wyścig do kasy, prawda? No bo przecież, oj tam otworzyli kasę i każdy się przepycha, ale może lepiej trzeba było zostać tutaj, może lepiej tam. Ale nie, otworzyli nowe kasy samoobsługowe, które nie działają, bo ta waga tam się przed, pierdzieli, prawda? Więc oczywiście, ty wyważysz ten produkt, ale on ci pokazuje, że jest niezła waga, więc wołasz tą panią, bo się zapaliło pomarańczowe światełko. Ta to pani bo... jest gdzie indziej. Ta pani jest gdzie indziej. Czekasz 15 minut, aż ta pani podejdzie. Pani stwierdza, że trzeba było to wyjąć. Ona tam tylko magiczną kartę, bo wszystko się skasuje dalej. Pakujesz te produkty do wózka, jedziesz z tym wózkiem do auta, wypakujesz produkty do auta, jedziesz tym autem do domu, wypakowujesz te produkty z powrotem do, do jakiejś siaty, idziesz do domu i rozpakowujesz je do lodówki. Podczas gdy siedziesz przed komputerem, odpalasz swoją ostatnią listę zakupową, dodajesz produkty w 15 minut maksymalnie i parę godzin później, maksymalnie następnego dnia, bo teraz są takie czasy dostawy, przychodzi mi ktoś z gotowymi torbami. Pod drzwi. A miałeś jakieś niemiłe sytuacje z tego typu nie. osób? Nie. nie. naprawdę. A korzystam regularnie. Yy, teraz są trzy lata, jak korzystamy z takich zakupów. Bo zaczęliśmy skorzystać dokładnie na początku marca, no może no za tydzień będzie trzy lata, jak korzystamy. I naprawdę, i na palcach jednej ręki jestem w stanie wam powiedzieć, ile razy od tego czasu byłem, nie wiem, w Kerfurze, Biedronce, test nie, nie ma, tak? no to tam, Kauflandach i tak dalej. Jasne, zdarza mi się, nie wiem, do tego sklepu podjechać, no bo nie będę za zakupów, ale potrzebuję kupić Pulita. Koperek dla królika, tak? Czy, czy pietruszkę. A ewentualnie faktycznie do sklepu kraftowego, bo tego nie mogę kupić, żeby sobie kupić browary. Ale naprawdę. Jejku, jak My za każdym razem mówimy, cieszymy się ile czasu zaoszczędziliśmy, co nie? I, mm. Jako przedsiębiorcy. To tu mamy Michała, a no właśnie takie Michała u was kupują. Wy w ogóle wiecie, kto u was kupuje? Patrząc na klientów, jakoś ich weryfikujecie? Znaczy tak, no... Nie mamy, nie mamy podglądu, kto ile ma lat. Grupy wiekowej też za, za bardzo nie mamy, no bo nikt tam się nie, nie okazuje swoim PESEL-em ani dowodem. No, możemy stwierdzić, czy są kobiety, mężczyźni po adresach dostawy i tak dalej. Natomiast dużo ludzi rzeczywiście kupuje, i nie ukrywam, że ta pandemia akurat na tą branżę wpłynęła bardzo pozytywnie. Jeśli część ludzi, którzy nie byli przekonani do zakupów online, podczas pandemii, chcąc, nie coś, musiała się przekonać. Jakość też tych zakupów. Na pewno się zwiększyła. Skróci się czas dostawy, te paczki no muszą być jakoś tam starannie zapakowane. W miarę czasami dostajemy jakieś wytyczne co do pakowania, żeby nie było, że bardzo proszę użyć wypełniacza ekologicznego na przykład. Taki mhm. też posiadamy. Ale tutaj no ta kultura obsługi zamówień zwiększyła się. Czas dostawy się skrócił. To jest dla klientów idealne. Natomiast koszyk w zakupach online jest ciężko stworzyć, dlatego że siadając przed komputerem, kupujesz tylko konkretne rzeczy, które wiesz, że chcesz. Idąc do sklepu. Gwarantuję Ci, że przywieziesz dwa razy więcej w tym na koszyku bank. Na, na bank. Bo a kurczę to jeszcze takie fajne, czerwone jest, to sobie wrzucę do. To się promocja, no, to coś tam. Kurczę, dwa weźmiesz, a tu jeden za pół ceny, kurczę, przyjechać tak to zjemnie, wrzucę sobie. I oczywiście wydajemy więcej, więc jakby tutaj, jeśli chodzi o, o sam koszyk zakupowy, no to nam jest trudniej go zapełnić klientowi. Oczywiście są jakieś produkty sugerowane, że inni klienci do tego to kupili sobie to, może też byś chciał. Ale to, to jednak nie jest to, co jak do, dotknąć w rękę, wziąć. No i następny problem to jest z jakimiś nowościami, nie? Wprowadzić mhm. na rynek. W sklepie jak to jest, weźmiesz, przeczytasz, dotkniesz, nie wiem, poszeleścisz sobie, popatrzysz taki kolor, taki, a rzeczy, które jeszcze nie widziałeś, widzisz je tylko na zdjęciu. No, czasami jest ciężko z czym się przebić, nie? Mhm, a teraz tak się zastanawiam. Macie coś takiego, bo już sobie od razu wyobrażałem, że wchodzę do sklepu i na przykład wybieram sobie domówkę. Mi pokazują się jakieś zestawy rzeczy, które na przykład można sobie zamówić na domówkę, nie? Albo, nie wiem, y, urodziny pięcioletniej siostrzenicy, wymyślam teraz, nie? Ale takie rzeczy, które jesteście w stanie, że tak powiem, komuś zasugerować, tak jak kiedyś się sprzedawało bardziej te koszyki na zasadzie mhm. koszyk prezentów, to tutaj nie, nie iść bardziej w prezentach, ale bardziej w filtrowaniu czegoś, co może możecie podpowiedzieć, nie? Nie, nie mamy, ale dziękuję za pomysł. No ciekawe, no. Jest, jest to jak najbardziej do stworzenia. E... Żeby ułatwiać ludziom, nie? Bo czasami osoby jakby potrzebują jakiejś inspiracji do tego, żeby coś tam przykład kupić, nie? Bo pytanie, jaki artykuł u was są? Jakie najczęściej się sprzedają? Najczęściej to nam się sprzedają żelki, mm -hmm. cukierki, mm -hmm. galaretki kolorowe. Generalnie wszystkie towary, które, które mamy, to są raczej towary szybko rotujące. Nie? Mm -hmm. Dlatego, że no stop mówiąc brzydko, macamy ten rynek, no stop wprowadzamy nowe indeksy. Jak one się nie sprawdzają, to wychodzimy z tego, zastępujemy je czymś. No nie chcemy też, żeby te towary po pół roku leżały na, na magazynie, bo to, bo to jest yy, strata pieniędzy. A ja mam bardzo ważne pytanie i chciałbym, żebyś rozwiązał mój taki, taki życiowy problem, który mam i takie pytanie, które sobie zadaję. Powiedziałem, że na waszej stronie też macie chemię gospodarczą. Y czy niemieckie proszki są lepsze od polskich? Niestety tak. Ale jeszcze, czy, czy zawsze? Bo jakaś dyrektywa weszła w ogóle? Chyba tak, chyba tak. Nie, chyba nie? Tak. Nie, znaczy, nie, dyrektywa była taka, że przeznaczyła Unia Europejska nie 100 czy 200 tysięcy euro, czyli jak na Unię kwotę taką co najmniej kiepską, na zbadanie problemu. No i okazało się, że wytłumaczyli to bardzo prosto i, i bardzo sprytnie, że to są uwarunkowania geograficzne. A co, że plamy? W nie w wiem, nasze plamy są lepsze lub gorsze niż niemiecka plama i tak dalej. Natomiast e, no wozimy, wozimy te rzeczy z Niemiec, jako że tam no powiedzmy do Niemiec nie mamy zbytnio daleko, więc, więc ten eksport robimy sami. No, i przy okazji też kupujemy rzeczy do domu, żona kupuje, nie wiem, kapsułki do, do zmywarki i tak dalej, i tak dalej. No, no, no przepaść, no. No, co wam powiedzieć, no, przepaść. No. I, to nie, I to nie jest to, że ja się cieszę, że te niemieckie rzeczy są lepsze, ja ubolewam na tym, że te polskie są gorsze. Tak, tak, tak. No, ale widzicie, ale to macie przewagę konkurencyjną, bo czasami pamiętam na osiedlach wiszą takie duże plakaty, takie specyficzne z handlem obwoźnym, że w tym dniu... Przyjeżdża, przyjeżdża pan transitem, tak. z którego sprzedaje właśnie proszki. U nas jest to... Proszki nie? z Niemiec i tak dalej. Nie? No i to trzeba czekać ileś tam czasu, a u was można w każdej chwili zamówić. Ale powiedziałeś, wracając trochę do początku, powiedziałeś, że przedsiębiorca też z wyboru. To jakbyś tam powiedział w paru słowach, jak to się zaczęło, że trafiłeś z takimi produktami do sieci, no i... A nawet zanim za takimi produktami, czy to w ogóle pierwszy biznes, jaki robiliście, czy coś jeszcze tam było wcześniej? Zdecydowanie nie jest pierwszy, nie? Okej, okay, no to co tam było? Co tam było? Tam było dużo biznesów przed tym. Nie mówię, że one były nieudane. Ale? Bo, bo nie było tak. Mogę, mogę śmiało powiedzieć, że żaden z naszych biznesów przez te lat nie zbankrutował sam z siebie. Okej. Okay. Natomiast wiele biznesów było dochodowych, kręciło się to, ale to nie było to, co mógłbym rozwinąć. Jasne. Ja, ja no, myślę, że to kurczę widzisz, widzicie, no, sami prowadzicie inkubator przedsiębiorczości. E, czy pytacie ludzi, którzy do was przychodzą, pewnie jakieś spotkania macie i tak mhm. dalej, po co zakładają firmę? Pytaliście kiedyś? Tak. Odpowiedzi są przeróżne. No, no dobra. Najczęściej, żeby mniej pracować. No, czyli, czyli bzdura totalna, tak? No, też tak mówimy, ja żeby więcej zarabiać. Też y, bardzo to jest takie śliskie. Nie? Co po niektórych osoby mówią, że no, bo w biznesie będę mógł, mogła robić to, co faktycznie jest moją pasją. Tak, ale może no. nie chcą mieć zwierzchnika, co nie? No to, co to, to już powiedzmy, że. Tak. Tylko, że trzeba pamiętać, że. Klient też jest zwierzchnikiem. Też jest zwierzchnikiem, a poza tym e, we własnym biznesie musisz być sam dla siebie szefem i to tak. bardzo ostrym szefem, preposorom, mm. bo jeżeli nie masz jakiejś samodyscypliny, to nie jesteś w stanie doprowadzić tego biznesu do, żadnego biznesu do końca. No i nawet jeżeli to będzie najmniejszy biznes biznesik sprzedaż, nie wiem, koperku na, na ławce w parku, to bez samodyscypliny i tak zbankrutujesz. Choćbyś miał najlepszy koperek w całej aglomeracji, to jak z koperkiem będziesz chciał się wyspać i do 13 i z koperkiem będziesz o 14, to już go nie sprzedaż, tak? Bo wszyscy chcieli koperek rano, więc ta samodyscyplina jest bardzo ważna. I poprzedni biznes, który mieliśmy, to była branża usługowa. A możecie powiedzieć, co, co to było za usługi? A, czy... nie będziemy już tam okay. rozwijać tematu, natomiast no, no klientów mieliśmy, mogę śmiało powiedzieć, że na pół roku do przodu. Nie? Uh -huh. Więc no to można było. Tak dużo ludzi by sobie życzyło, tak. Hmm. Ale to nie, był, to nie był biznes, który mógłbym rozwinąć. Wiedziałem, że, że on się nie rozwinie, on będzie cały czas stał w tym samym miejscu. Mogę mieć. Fajniejsze narzędzia do tego, ładniejszy kolor, nie wiem, ja pójdę do fryzjera, ale dalej tak. to, nie, to nie będzie to. Ja, nie? Ja, ja rozumiem, co chodzi, no bo w sumie wszyscy mamy tutaj firmy e, usługowe i, no i zdajemy sobie sprawę, że ich skalowanie, po tak, to, żeby one fajnie działały. No to jest przede wszystkim przez ludzi no, do których musimy mieć zaufanie, no albo przez nasz czas po prostu poświęcony dla firmy, prawda? No tak, a to nie, nie jesteś w stanie tak samo skalować jak jakieś właśnie produkty albo... Jak... Tak, no produkty łatwiej, tak, skalować. Mhm, albo jakieś systemy do nie, sas czy cokolwiek innego, nie? No to i skąd się wziął, skąd się wziął pomysł? Czy to był przypadek, czy to był rzeczywiście... To, to był przypadek. Jak większość życzy, to jest przypadek. Mhm. Generalnie szukaliśmy czegoś, czegoś takiego... Ja powiem krótko, chcieliśmy sobie dorobić po prostu. W mm -hmm. firmie dorobić jeszcze, żeby firma dorobiła do czegoś tam. No i, i oczywiście źródło wiedzy, internet i kopanie i tak dalej. Natomiast nie było na tego takiego ciśnienia, jakby na te pieniądze, aż takiego, żeby, żeby to nie wiem, usiąść i mam 15 godzin na znalezienie pomysłu, i, i ja muszę, i mam, i, i chcę, i, i już. No i znaleźliśmy jakąś firmę, chyba nawet pod Krakowa. Już nie współpracujemy, jakby co, ale w którą. Powiedzmy, że internetowo uznałem, że to może być dobry pomysł handel handle ich towarem. Mhm. Dogadałem się na takie pierwsze zatowrowanie, to było tam, nie wiem, spaleta towaru, zapłaciłem za to, to przyjechało. No i zaczęliśmy to sprzedawać. I się okazało, że jak to sprzedajemy, to do tego fajnie by się sprzedawały następne rzeczy. A do tych następnych rzeczy jeszcze fajniej by się sprzedawały następne rzeczy. A w ogóle, to ludzie pytają do tego wszystkiego jeszcze o coś. I tak kurczę, nie wiem, doszliśmy tam do, nie wiem, 700-800 indeksów mamy, nie? Czyli to, to zaczęło w pewnym momencie przynosić jakieś tam wymierne korzyści z pracy takiej na dorobienie stał się główną pracą trzeba było wynająć jakieś pomieszczenie z magazynem tak. ono za chwilę było za małe, do tego na szczęście była możliwość wynajęcia następnego pomieszczenia od tego następnego pomieszczenia jeszcze trzeba było wynająć magazyn i, i tak to się wszystko poukładało, więc, więc ale generalnie dalej jesteśmy dalej jesteśmy na etapie rozwijania się żeby nie było, że, że skończyliśmy nie? Ale to chyba dobra firma, zawsze się będzie rozwijała, prawda? No, powinna. Powinna, prawda? Więc w ten sposób. Super, że no to, się, to się w ten sposób. ale to skąd, skąd zaczęliście brać produkty? No bo to, to nie jest też takie hobby, żeby nagle wejść w e-commerce i mówisz że zaczęliście handlować, z z jakąś firmą, no ale co potem? Generalnie powiem wam tak, ja bym tą historię życia mógł wam opowiedzieć. Mamy czas. My się rozsiadamy wygodnie. Dobra, ja też i jedziemy. Generalnie y, mogę też żal nawet mm -hmm. y, pewien, pewien wylać z siebie. To bardzo dobrze, my tu je wylewamy bardzo często żal. No, się widzę herbatę na razie, no. właśnie zgodnie, także. Ja nie mam ogólnie problemów z relacjami ludzkimi. Mm -hmm. nie, nie waham się, nie boję. Jak trzeba do kogoś zadzwonić, to biorę telefon i dzwonię. Nie. nie nie mam takiego czegoś, że nie wiem, pani dyrektor handlowa to jest dla mnie już taka funkcja, że klękam i zaczynam się jąkać, pocić i trzy dni sobie w głowie układam rozmowę, tylko po prostu dzwonię i, i mówię, co bym chciał. I tak też między innymi, nie, nie wiem, czy mogę rzucać nazwą, ale ale to Możesz. chyba z waszego, tak, z waszego okręgu, można. nie wiem, nie znam też geografii, tak jak Ty, Koszani, Mielno, tak. Wodzisław Śląski. Tak, no, tak, to no, tam, województwo śląskie. Godzinkę tak? drogi stąd. Dobra, elegancko. Jest taka firma Agro Wodzisław, nazywa się tak, jak się nazywa. Bardzo fajna pani dyrektor handlowa, Izabela. Bardzo fajnie się z współpracuje. To jest firma od galaretek, więc jest naprawdę yy, zaczynaliśmy od jakiegoś tam yy, małego wolumenu zakupowego. Yy, teraz kupujemy dużo więcej, dużo więcej tego sprzedajemy i tak dalej. I to, to są firmy, do których zadzwoniłem, do których zaproponowałem ja współpracę. I firmy, które podjęły rękawice, i z firmami, którymi naprawdę fajnie się handluje. A żal, żal mam <gryw> największy e, do firm, które przyjeżdżają do mnie i oceniają mnie po wyglądzie. Hmm. I żeby nie było, to nie jest śmieszne. Ja bardzo często w firmie chodzę w dresie. Dlatego, że jest mi po pierwsze wygodnie, po drugie, zajmuję się tym, czym zajmuję. E-commerce nie wymaga ode mnie chodzenia w garniturze. Oczywiście. I w krawacie. W związku z tym, nawet w pomieszczeniu, w którym mamy tak zwane biuro, czyli komputer, jakieś tam drukarki, coś, to pomieszczenie też jest magazynowe, żeby nie było, nie? Bo, bo po prostu już nam tego miejsca tak totalnie brakuje, że, że wszędzie jest wszystko. No i przy, przychodzą, przyjeżdżają przedstawiciele, coś sprzedać. No, i traktują mnie z góry. Z góry, bo ja jestem w dresie, bo, bo nie wiem, w koszulce jestem podciąganej, tak. bo nie mam, nie wiem, Gucci na sobie i złotego zegarka. I się ostatnio śmieliśmy, że nie podjeżdżam pod firmę Mercedesem, ale się sobie przypomniałem, że podjeżdżam, ale tego nie widzą akurat, nie? Więc, więc jakby nie jestem w ogóle partnerem do rozmowy. Tak, 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 Albo Bo no... jestem rozczoklany, bo, bo w ogóle... I, i, I słyszysz pytanie, czy możemy rozmawiać z szefem? No, <laughs> czy już tak. kojarzą na tyle, że, że wiedzą? No, ale generalnie to rozmowa jest taka, że goś żuje gumę, mówi, tu mam cennik, rzuca na biurko, to se pan przejrzy. Ja mówię, że kurczę, no ale to tak coś, coś byśmy zrobili z tym, no nie wiem, te ceny, no jakoś, no, zobacz, no, jakby cena taka internetowa, no hmm. muszą za tyle, no no to ja nie wiem, nie. I zlewka. Tak, a to nie jest kwestia tego, jak działają tego typu handlowcy w dzisiejszych czasach? I czy znaczy, na przykład nie, nie okazuje się, że wszyscy ludzie, którzy mieli kompetencje, e, żeby być tymi mm. przedstawicielami tronowymi, mm -hmm. so, już działają w internecie, a teraz została tam tylko taka. Znaczy, nie wiem. bo po, Powiem ja, ci że. że rzucam tezę. Pewnie, to ja ostatnio czytałem. Do dyskusji. News'a, więc hmm. tutaj jakby nawiążę do tej sytuacji Twojej. E, z Wysp Brytyjskich e, klient wszedł do Salonu Ferrari w tresie, tak luźno ubrany i tak dalej, i sobie chodził. Chodził, jeden z lepszych salonów Ferrari na wyspach, pełno aut, chodził między tymi autami, obserwował się dziewczyną, no i po 20 minutach jakby nie było zainteresowania, powoli zaczął się wycofywać salony i ktoś go poznał, że to jest były szef ochrony Michaela e, Jacksona. I dopiero wtedy za zainteresowali się, że tak powiem, człowiekiem, bo nic, jak to on stwierdził, wszedłem w dresie, chciałem wydać tutaj 2,5 miliona, nikt się mną nie zainteresował, więc wyszedłem, poszedłem, pojechałem do innego salonu. Nie? No i faktycznie, jakby niestety, ale osoby bardzo często oceniają na zasadzie okładki. To jest, to, jest, to jest akurat w branży, branży e-commerce bardzo takie bolące, jak dla mnie, nie? bo przyjeżdża do mnie dziewczyna, przedstawicielka. No i mówi, słuchaj, tu masz cenę taką, taką i taką, taką możemy ci zrobić i tyle. Ja mówię, przyjrzałem tą cenę, towar zależało mi na towarze, nie nie, nie ukrywam. Przyjrzałem tą cenę, mówię, słuchaj, no zrób jeszcze coś, coś z tą ceną i możemy rozmawiać. Nie? A jaką cenę byś potrzebował? No to liczę, 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 mówię, no kurczę, optymalnie to by była taka, taka i taka. Ona patrzy, mówi, słuchaj stary, no ale taką cenę to możesz dostać przy palecie tego produktu, nie? A paleta tego produktu kosztuje 18 tysięcy złotych, nie? Ja mówię, kurczę tak? No tak, no w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ja mówię, słuchaj, to daj mi dwie na początek za gotówkę, nie? Dwie palety na początek za gotówkę, wystaw im proformę, masz tutaj Nip. E, wyślij mi proformę, ja cię ja ci opłacę. Zróbcie tylko jakąś szybką dostawę. Cisza. Hmm. Kurczę, wiesz. Hmm. To ja muszę z szefem porozmawiać, ja do ciebie zadzwonię. Już nigdy tematu nie było, nie? Temat nie wrócił. Po prostu. E, czyli nie wiem. E, może nie mieli po prostu tej ilości towaru. No ale to był producent akurat, więc no, nie sądzę, nie? Ale nie y, no po prostu podejrzewam do tak. Jesteś dziadem, jesteś w dresie, jesteś w Adidasach, nie masz Rolexa, może być z podróby, ale, ale nie masz go, y, bo ona i tak się nie zna na tym Rolexie, więc y, powiem ci, że kosztuje 18 koła, to na pewno dać mi spokój. I Tak. I, i w dupie z tym, nie? No hmm. i, i tak jestem traktowany na przykład, nie? Rozmawialiśmy właśnie z synem nieraz na ten temat i, i powiedziałem, kurczę, no, no nie mogę, no, no rzeczywiście czasami spojrzę w lustro, wyglądam jak dziad, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, nie, naprawdę. To innym ludziom przeszkadza takie podejście, więc, więc tutaj, no duża zasługa Natana, że, że jakoś tam, powiedzmy, mnie do przodu, nie wiem, kup sobie to, w tym będziesz lepiej wygląda w tym coś tam... No już, już... Masz prywatnego stylistę, tak? No tak. tak. No to jest ważne, bo to kurczę yy, ułatwia potem te relacje międzyludzkie. Jak się rozmawia właśnie z przedstawicielami, to też inaczej traktują, Cię mhm. jak lepiej wyglądasz. Ale to wydaje mi się, że my mamy taki problem ogólnie w Polsce, nie? Bo w innych krajach bardzo często przede wszystkim jakby oceniają osobę od tego, jaką firma ma pod względem jakby firmy, niekoniecznie pod względem tego, jak wygląda i jakim jest człowiekiem, więc yy... Coś tu takiego, jeszcze my jesteśmy chyba zbyt niedojrzałą gospodarką pod względem jakby tematów firmowych, żebyśmy. No... Nie, no zgadza się. No ja jeżdżę, jeżdżę do Niemiec i tak samo w Dresie, bo, bo jest mi po prostu wygodnie jechać. Wchodzę do naprawdę dużej hurtowni, gdzie. Powiedzmy, że teraz kupujemy na tyle towaru, że, że negocjujemy nawet te ceny stałe jakoś tam. Zawsze mm -hmm. mam w tej dużej hurtowni na magazynie swoje dwa miejsca paletowe, gdzie, gdzie towar y, mój kupiony zawsze stoi i zapłacony, bo, bo ja nigdy nie mam się jak zabrać z nim z powrotem y, w takiej ilości nikt nigdy nie powiedział: wyjdź stąd na przykład. Nie? Czy nie wiem, jesteś w dresie i my ci nie sprzedamy, tak? Y, Ostatnio mi powiedziała, jesteś bardzo dobrym klientem, tylko masz za mały samochód, ale. No, ale nie powiedziałem, jesteś dobrym klientem, tylko masz porusiągany dres. Zrób no, coś z tym samochodem. No, dokładnie tak, nie, więc no, oczywiście teraz jest... jest... Żeby, żebyś, żebyś brał więcej po prostu. Tak, żebyś jeszcze więcej brał. No, jest teraz plan no. zakupowy na, na nowy samochód, ale taki do, do firmy. Ale, ale rzeczywiście nie było problemu mojego dresa, dresu, mojej koszulki, nie wiem, mojej bluzy. No, no Nie wyobrażam sobie, że, że ktoś się może traktować e, po wyglądzie. No, no nie słuchacze nie widzą, że, że nie jestem zarośnięty i, i tak z całkiem nie śmierdzę, więc, więc jakby no... Potwierdzamy. Dzień, no widzę, że trochę przysiadłeś dalej, ale no to jednak. No, no. no, zobaczcie, i ten moment syn najbardziej rostuje bardzo dobrze. <coright> <ś değiştoczenia> um, znaczy jak najbardziej to, co mówisz jest... Y ja to czuję też jako szalenie bliskie, no, bo od zawsze prowadziłem firmę w branży usług i no jednak dawałem po nią twarz i... Jakkolwiek i... ona wygląda, to ją dawałeś. No niestety, tak? Czy dziwiłeś, że się nakręci? No, no, prawda? Dlatego, bo teraz zatrudniamy fajnych ludzi, a ja się ucuwam. Tak. No nie, właśnie, o zawsze daję twarz pod firmę, bo wychodzę z założenia, że twarz masz tylko jedną, a markę można łatwo zmienić tam firmową, tak? Jeśli dajesz markę, twarz pod markę, no to gdzieś tam do zbudowania ma zaufania, ale to jest inny temat. I o to chodzi, mm. i faktycznie pierwszego no, grudnia zwykło 10 lat i te początki były trudne dlatego, że no, ludzie widzieli szczyla, tak? Ja nie mam jakiegoś baby face, ale wiele osób nie, nie mówi yy, tego, ile, il, ile mam lat, tak? I... I wiem, że, że, że się spotykałem z tym, że no, no, byłem traktowany poważnie, dlatego że na przykład wiecie, no, no dobra, to tam szczyl po studiach może zrobić. Ale ty, ty Kuba, od nie miałeś czegoś takiego, że o. No ja nigdy na pierwsze spotkania z klientem nie, nie jeżdżę w krótkich rękawkach, tylko zazwyczaj jednak w dłuższych. No, bo różni ludzie no podchodzą, no, właśnie. No, no, nie? No ile, ja pracuję w branży. Ile, że usług, to z więźnia, co nie? No, dokładnie, nie. No, w, tam wiesz, makijażem te kropki pod oczami i, i łezki zakryłem, no ale reszta to wiesz, ciężko, nie? Ja tak zupełnie jeszcze, że to tak, ja zawsze też muszę wybadać, bo no, niestety ja pracuję też w takiej branży, że tych klientów mamy dużo mniej na większe zlecenia. Dlatego nie mogę sobie też pozwolić, że ktoś mnie odrzuci na pierwszym spotkaniu, a uprzedzenie, tak jak powiedzieliście, jest duże, nie? także i tak jest zaszulatkowanie od razu. Tak, ty, dopiero... ty pracujesz, że się dobrze rozumiem, często z zarządami na tym tak, pierwszym etapie, a tak. tam często no, ta średnia wieku rośnie i też. No dokładnie, dlatego, dlatego dopiero gdzieś jak już te relacje są zbudowane i wtedy wiem, że jak, jak właśnie wyjmę, wyjmę dziarę spod, spod koszulki, to to nie będzie to już problem, bo się już na tyle znamy, że... Umowa podpisana, teraz... W... <noise> Oczywiście, po pierwszej fakturze, nie? <noise> Zapłacony. No. A Mateusz, od, od, odkąd już znam, zawsze miał prosto. Jesteś, tak? jesteś starszy ode mnie ile? Rok, dwa? Coś takiego. No. no. ale że szybciej straciłeś włosy, no to ty zawsze wyglądałaś na Raz starszego. Raz, szybciej, ja dwa, że brodę zapuściłem. No. Nie? Więc pod ten względ to, to było na plus, natomiast... Yy... Zdarza się mimo wszystko, jak jeździłem do jakichś dużych klientów i opowiada, wszyscy się śmiali, jak dowiedzieli się, że, nie wiem, jak działam w inkubatorach przedsiębiorczości, a co wy wiecie, wy jakby tak. macie, jesteście szczylami, jeszcze tutaj jakaś nazwa. Akademickie. Dy, akademickie, poza tym jeszcze dyrektorem, pan jest w takiej małej organizacji, mówię, no nie taka mała, mówię, 52 inkubatory, tak? Aha, aha, aha. No i dopiero jak w zaczęliśmy... W parę osób kadr, tak, centrala i, i się nagle tak, okazuje, że organizacja na kilkaset osób. Tak, co, i dopiero później za, jak zaczęliśmy opowiadać, jak to wszystko wygląda, że jeszcze są jakiś tam fundusz, doliny krzemowe i inne rzeczy, to osoby dopiero zaczynały jakby bardziej poważnie traktować, nazwijmy to na początku, tą zabawę, że my bawimy się z przedsiębiorczością, nie? E, no, także... Tutaj, tutaj tak też jest. Bardzo ja. nawiązuję do tego, co ty mówisz to jest to się kłania taki mem, który gdzieś tam kojarzę wśród przedsiębiorców, prawda, że szanuje się ludzi w garniturach i tak dalej dopóki się nie zrozumie, że ci ludzie obok w dresach i w t-shirtach to są ich szefowie co nie? Tak, tak. I spojrzymy tak. jak chodził Zuckerberg ubrany jak jak, jak Steve Jobs i... Powiem wam, że chyba największą radością e, jaką bym miał w życiu to e, dojść do takiego pułapu firmy, że mógłbym w tym dresie chodzić bez konsekwencji o, może <laughs> tak, nie? Bez konsekwencji także, ale no, no niestety ja, ja... Tego życzymy Słuchajcie, mam znajomego, który w luźny sposób chodzi. Ja może czasami w dresie, czasami w jakiejś polówce, tak dalej. Właściciel jednej z większych, jak nie największych firm, która się zajmuje w wynajmem podnośników w Polsce. Mają cztery siedziby. Kapitał zakładowy bardzo duży. 80 pracowników zatrudnionych. Nie przejmuje się tym. No ale to już jest, to już właśnie o tym mówimy, to jest taka pozycja. Tylko on bardzo szybko się rozwinął. To było w zasadzie kilka lat, kilka lat. I zawsze jaki jak Bartek był, taki jest do tej pory, nie? No bo to, a to też specyficzna branża, to nie? branża budowa. A poza tym no. fajne imię ma, tak? Bo Bartek. Tak? No, no. Czyli, czyli widzę, że idę w dobrą stronę. No tak, tak. stronę. Nie trzeba zmieniać. Nie, chwilowo nie. Ale, ale właśnie takich zasad, yy, głupich zasad, czy mądrych zasad, jakie, jakie ode mnie wymaga ten rynek i ten świat, yy, staram się na przekazać, żeby, żeby jakby. Mm, nie powielał. Nie, nie powielał, tak. I żeby te głupie błędy odpuścił sobie na początku. Hmm. Jak, ja bym, jak ja bym miał taki, taki instruktaż i nie był na tyle uparty, że słuchałbym mimo wszystko ludzi, to na pewno by mi z pewnymi rzeczami było prościej. Hmm. I to, to już jakby z perspektywy lat i wieku mogę śmiało powiedzieć, że Spieprzyliśmy parę rzeczy. No. A Ale... patrząc na Natana z ciekawości, Jakby masz plany takie, żeby przejmował częściowo biznes, czy niekoniecznie? Ja mam plany takie, że ma sobie wybrać swoją drogę. Mhm. Okay. To, nie, to, jakby, to nie jest przymus y, firmy rodzinnej. Mhm. Bo z tym jest zawsze problem. Jest tak, z tym z jest sesja. zawsze problem, tak. Natomiast fajnie by było, jakby to zrobił. Fajnie by było, jakby. No kurczę, ma to być niedługo w takim wieku, że ja jeszcze nie chciał odchodzić nigdzie, więc musiałbym mi zrobić konkurencję. Nie? Ale fajnie by było. Jakby stworzył coś swojego, nie patrząc się na mnie. Mhm. To, to chyba największa radość by mi, by mi sprawiło takie, że się by na tyle, że nie dostał tego w spadku. Ja oczywiście w miarę możliwości rozmawialiśmy już od mnie raz, że jak najbardziej mu pomożemy, wspomożemy i tak dalej. Natomiast to on ma wybrać, co ma robić. Okay, to pytanie na, na ten do ciebie od razu może jeszcze wczoraj Prowadziłem zajęcia w szkołach z przedsiębiorczości, rozmawiałem z uczniami w Twoim wieku. No i zadawałem pytanie, no właśnie: czy etat, czy jednak własny biznes? I dużo osób, które zgłaszało się z własnym biznesem dużo, to było kilka procent w danej klasie, dostawało drugie pytanie: czy Twoi rodzice prowadzą biznes? W większości było, że tak. I że te osoby, które widzą ten świat biznesu, jednak chcą dalej w tym kierunku iść. Może nie z tym samym biznesem, ale chcą być przedsiębiorcami. Ty też chcesz być przedsiębiorcą? No tak, i tak właśnie jak na to patrzyłem z tej perspektywy, mi się wydaje, że przez to, że mój tata jest przedsiębiorcą, faktycznie mega dużo mi to daje. No bo tak na logikę nawet, no to takie przeciętne osoby, których ich rodzice gdzieś tam na, etapie prac na, na etacie pracują, no to oni nie mogą wiedzieć na przykład, jak wypełnić fakturę, jakie dokumenty magazynowe, jak wygląda to, to parowanie. No, no nie mogą się tego dowiedzieć, ja to jakby od kuchni widzę. Mm -hmm. A, a, co, jakby, okay, a to, co, co ci się podoba w tym, że no właśnie jednak myśl o tym, żeby jednak prowadzić biznes, a nie iść na, na ten etat poza tą jakby wiedzą, to o czym powiedziałeś, czy właśnie widzisz jakieś wyrze, wyrzeczenie, albo w drugą stronę widzisz jakieś profity tego, że jednak lepiej być przedsiębiorcą? To mi się wydaje takie, no, nie wiem, no ciekawe po prostu, że mogę robić ciągle nowe rzeczy, że jakby to to jest jak taki jak taki jak takiej grze po prostu, że ciągle coś usprawniasz, ciągle coś robisz lepiej, ciągle się rozwijasz, idziesz do przodu i no nie wiem, to mi się tak zawsze podobało, no jak od małego jak grałem w jakieś gry, no tylko w takie. I no tak... Że masz wpływ na koń zmianę. Tak, Ale, zmiana. Tak, tak, ale, ale tak. dokładnie tak jest, no to, to, to co się mówi, tak, to jest z drugiej strony bolączka przedsiębiorców, że w swojej firmie zawsze jest co robić, co nie, że nawet gdy nie ma tego klienta, to się do niego staramy, prawda, i zmieniamy tak rzeczy, żeby ten, a jak jest klient, no to go obsługujemy, ale jak go obsługujemy, to wiemy, co jest do poprawy i non-stop jest coś do zrobienia, tak, I ten, ale jak najbardziej, jejku, mi się tam, ta, ta metafora zagrała, mi się bardzo podoba, kradnę ją, będę opowiadał, że... Życie przedsiębiorstwa to taka gra, jak najbardziej. Właśnie widzisz, odnośnie dziecka to też łanie nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy. Znajomy, który prowadził szkolenia, pamiętam, że często, jak jeszcze nie był żonaty, zakładał sobie obrączkę na palec, żeby wzbudzić większą powagę na sali, bo podobno to super działało. A ja zauważyłem, że na przykład w towarzystwie osób, które znają mniej moją firmę, zyskają więcej powagi po tym, jak mi się pojawiła córka na świecie, na przykład. Mateusz wie o kim mówię. Tak. Eee, i... ale, przepraszam, <laughs> ale nie wiem, czy wypełniałeś wniosek o ubezpieczenie samochodu OC. Tam jest pytanie, czy masz dziecko. Tak? Nie do, wiem, bo auto mam na do firmę. Którego, no ja wiem, ale do, do któregoś tam roku, czy, czy tak? masz dziecko, do któregoś tam roku życia. I wtedy chyba jest yy, mniejsza Zniszka? stawka. Tak? Bo jeździsz ostrożnie i tak dalej, więc. Nie, no, nie pytają mnie. Te... Nie pytają, nie pytają. No bo wiedzą, że. E, tak, ty. Ale, ale właśnie super słyszeć to, że, że w ten sposób to działa. I. Tak Chciałem to, to podsumować, że mi rodzice nie przekazali przedsiębiorczości tej takiej, wiecie, działalność gospodarcza, biznes i tak dalej. Tak? Dali mi wolną rękę i tutaj największa ich chwała, że nawet jak poszedłem na studia na politologię, to nie jestem przekonany. Zresztą mówią o tym, że ich skręcało, co nie, że matko syn powinien iść na medycynę albo na prawo, prawda? Poszedł na politologię. No i już widzieli generalnie. Wiecie, już bez... Widzieli frytki z McDonalda, które no, im tam wynosisz pod, no. podczas pracy. Nie? Oni, oni nie tylko je widzieli, oni już czuli ich smak i zapach, co nie? I, i już, już wiedzieli, że nie będzie dobrze. Ja w trakcie tych studiów też nie miałem tych perspektyw, które mam teraz. tak? No, dzisiaj widzą, że. Ta swoboda na studiach jednak opłaciła się w postaci pewnego doświadczenia, i tak dalej. Ja tu właśnie chciałam wystąpić w obronie tego, że też co mówią, są o Także może studiować, tylko niech to będzie pewien poziom. Ja uważam, że moja politologia miała złego poziomu. No to... Ale ci też nie przeszkadzała. Nie, 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 ale mi też nie przeszkadzała, tak. Hmm. Tylko, że no właśnie, no, aktywni ludzie społecznie i tak dalej, no mogli tam. Wynieść więcej niż tylko. Mi też studia nie przeszkadzały, notacki. dlatego licencjat i magisterkę kończyłem zawsze rok później niż wszyscy. Nikt mi nie przeszkadzał, ale robiłem swoje po, po godzinach. No. Ja, ja się nie wypowiem, no, bo, bo, bo tam nie doszedłem. Nie? Ale, to z... ale no, wracając do, do tej branży, no, bo zaczęliście mówić hmm. trochę od jak to wygląda od strony zakupowej i za towarowanie, że nie jest proste i ta walka pewnie o produkt i cenę jest, jest duża. No ale jak wygląda teraz kwestia sprzedaży? Czy ta branża jest komersowa e jest, jest trudna, bo w Polsce chyba rozwija się bardzo szybko. Czy macie dużo konkurencji? Jak to, jak to wygląda Jakbyś trochę nam, jakbyście nam mogli trzeba powiedzieć? Czy generalnie konkurencja? Konkurencja jest zawsze w każdej branży. i Jak mi podasz branżę, w której nie ma konkurencji, to wchodzę w to od razu. Po prostu od razu. nie? Więc ja nie traktuję konkurencji w sposób e, taki morderczo na siłę. Bo to jest konkurencja, ja się nie będę, nie wiem, odzywał do nich, nie patrzył, groźby wysyłał wąglika w liście, bo, bo oni handlują czymś takim samym czy podobnym. To, to jest jakby poza mną. Nie staram się nawet nie aż tak mocno nie prześwietlać rynku, żeby też emocjonalnie tego, że a, weszła jakaś nowa firma, kurczę, ciekawe co oni tam namieszają. Ja się skupiam na tym, żeby, żeby to co robimy, robić najlepiej jak umiemy, z jak mhm. największym zadowoleniem klienta. Żeby te przesyłki wychodziły tego samego dnia, żeby ci kurierzy odbierali nam paczki, żeby towar był zawsze na stanie, żeby był świeży, żeby nie było później w transportach, co też jest problemem. Raptem się okazało, że nie problemem jest sprzedać, a problemem jest kupić. To jest w ogóle, dla mnie to było zaskoczenie takie, że aż, aż się zacząłem śmiać, że no jak, no przecież wszyscy chcą coś sprzedać, tak? Mm -hmm. Wszyscy mówią, że, że sta, staje produkcja, że nie ma klientów, a ja, żeby coś kupić, to wszyscy walą takiego focha, jakbym nie wiem, co chciał, albo ja chcę za dużo i, i oni się zastanowią, albo przemyślą, albo odzwonią, oczywiście nikt nigdy nie odzwonił i raptem nie ma skąd pozyskać towaru. Dlatego też, żeśmy zaczęli ten eksport z Niemiec robić, tam też nie jest tak łatwo, żeby nie było. Mm -hmm. Ja towar zamawiam też z wyprzedzeniem. Natomiast no, mm, jak zamówię, to jestem traktowany na tyle poważnie, że on jest, nie? Okay. <grym> to już jest fajnie. Okej, okay, A, a... Ja, ja tego pod pytaniem o pandemię e, też wam się sypnęły łańcuchy dostaw e, po, 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 po kilku tam tygodniach czy miesiącach pandemii? Nie. Bo, nie, nie, nie. Były, by, nie było były tak problemy bardziej z firmami e, kuryckimi, logistycznymi. Że rzeczywiście dostawa trwała, tak jak tutaj z Włodzisławia, na przykład nie, nie jeden dzień, tylko trzy dni. Nie? Okay. Dlatego, że w firmie bo... część kierowców była jakby wykluczona tak, tak, z pracy, tak. jakieś nowe przepisy mi na magazynach, nie mogli chodzić koło siebie, więc Pewnie. chodzili naokoło i to tak troszkę dłużej trwało. Ale trzy dni to nie miesiąc, nie? Nie, tak, nie, tak. nie, to w ogóle. To bo mam insight z firm produkcyjnych. Dużych, że tam. Tam był ciężko. No, no tak, czasy tygodni z, z 6-8 tygodni na przykład, jak coś się tam produkowało ciężkiego, tak? Przemysł ciężki, no to tak na razie skoczyły do 60 teraz okay. tygodni. Fecja komponentu, pewnie to też. To, to jest eee... niewyobrażalne. No hmm. wiem, bo chcieliśmy kupić samochód akurat. <noise> On, a to, no Widzimy to dzisiaj, prawda? W że? 2021 roku w grudniu, akurat wyszedłem ze szpitala, e, chcieliśmy. Kupić taki samochód na firmę, jakiś taki dostawczy, coś, mhm. no i e, oczywiście pan z leasingu, mówi, no to nie ma problemu, i tak dalej. Czy ma pan wybrany samochód? Ja mówię, no nie, nie. No to, to i pana pierwsze znajdzie samochód, a potem do mnie zadzwoni, nie. Mhm. Ja mówię, no jak, no idę do salonu i pokażę, który i, i tego mam, nie? mówię, nie, no proszę pana, chwila, chwila, nie, gdzie pan żyje? No, i uświadomił mi, że jak chcę samochód, to może w czerwcu będzie, nie? No właśnie. Ale jak w szczęście, nie? To dobry termin. Więc znaczy, powiedziałem, to. że no nie, bo bardzo mi był potrzebny, jednak w grudniu, więc kupiliśmy auto używane, nie? Bo. No nie no, było szans. tym używane i tak poszły te, te do góry. Nie? No ale no. Tak, tak, tak. Pierwsza rzecz, że się kupiłem coś. samochód nie oglądając, także. A z ciekawości, tylko sklep internetowy, czy również Allegro i inne tego typu? Marketplace również. Okej, okay. i tak w porównaniu Marketplace, a wasz sklep, gdzie lepiej, albo jakie są twoim zdaniem plusy, minusy jednego i drugiego rozwiązania? Marketplace daje w zasadzie klienta od ręki, mhm. od już. Mhm. Od za 5 minut w zasadzie możesz już zacząć sprzedawać. Jeżeli oczywiście trafia z towarem, ceną i, i te, no różnymi tam takimi rzeczami. Natomiast no tutaj zdecydowane minusy są koszty prowadzenia sprzedaży na Marketplace'ach, bo, bo nie są małe, gdzie powiedzmy przy tych narzutach na spożywce, no to, jest, to zaczyna być istotny koszt. Nie? Tak. Natomiast no wiadomo, własny sklep, to jest długa droga, żeby to wypozycjonować. Duże nakłady pieniędzy, żeby to wypozycjonować, no ale z kolei no brak tych opłat, nie? W późniejszym czasie. W późniejszym czasie, uh -huh. więc, więc no, to jest taka typowa inwestycja długoterminowa. Ja to tak traktuję. To jakby od, od założenia, od, od rozpoczęcia. To nie miało przynosić zysku. Oczywiście jakby przynosiło, to była petarda, ale, ale to jakby nie był nie był taki warunek, że ta inwestycja musi mi się zwrócić po miesiącu, po dwóch czy po trzech. Ja... A w reklamy też inwestowaliście od razu, czy tylko poszliście na pozycjonowanie, a na przykład nie wiem, Google Acy w ogóle nie braliście tego pod uwagę? Braliśmy to pod uwagę, było to puszczone. Ja, ja przyznam szczerze, że yy, ja jestem noga w tym, w takich w takich, takich rzeczach i muszę się zdawać w wielu rzeczach na zewnętrzne firmy, mm -hmm. które zresztą, to co zlecamy zewnętrznym firmom do zrobienia, zlecamy dużo różnych drob drobiazgów do, do zrobienia, ale, ale do zrobienia staram się współpracować z takimi firmami e, i z takimi ludźmi, którzy łapią, nie powiem, że mój poziom, tak, bo to zabrzmiałoby bardzo brzydko, łapią, łapią moj flow, czyli, e, nie wiem, mam dziewczynę mam dziewczynę. Monika, nie obrażaj się. To żona Monika. Myślałem, że dziewczyna. No Poczekaj, bo teraz muszę mu układać sobie wszystko w głowie, nie? Jak to było? Mam, mam, mam dziewczynę... Mam suche żarty. Z agencji takiej, od tworzenia jakichś tam miniatur i tak dalej. No dla mnie mistrzynia świata po prostu w zrobieniu tego, nie? Martyna, pozdrawiam. A ja jej przez Messenger... Ja mhm. dziewczynę nigdy nie widziałem na oczy. Przez Messengera wrzucam jej potrzebuję to, to i to i ona mówi, nie no kurczę, słuchaj to, jest, to prosta sprawa, nie? Dla mnie oczywiście to trudne to było nawet wrzucić co ja chcę, a, a, a dla niej jest proste zrobienie tego. I mówi dobra, no to no jest weekend, to, to w poniedziałek wyślę dwie propozycje powiesz mi na szybko którą mi dorabiamy resztę, nie? No i przysyła w poniedziałek dwie propozycje takie, że szczęka na podłodze Siedzę i kurczę, i ta fajna, i ta fajna, nie? No i mówię, nie rób mi więcej takich wyborów, po prostu zrób jedno i wiem, że zrobisz to dobrze i zrób to A do Z, nie? I ja nie muszę do niej dzwonić, ja nie muszę ją poganiać, ja nie muszę jej mówić, co gdzie przestawić, bo ona to zrobi mhm. tak, jak ja chcę, zrobi to dobrze, na pewno. I, i też się staramy takimi ludźmi otaczać. otaczać, bo to zajmowało nam bardzo dużo czasu. No, dużo przedsiębiorców tak naprawdę w pierwszej kolejności próbuje samemu to robić, popełniając błędy inwestujące. Tak. Też próbowałem i mhm. i właśnie jakbym mógł komuś przekazać takiemu, kto zaczyna. Wiadomo, że jest zawsze ten problem taki finansowy, tak, bo ktoś to zrobi, weźmie za to 200 zł, to to ja posiedzę nad tym dwie godziny, no to tak jakbym stówę na godzinę zarobił, no to to jest dobrze, no to ja to zrobię sam i tak wychodzi tak, że siedzi pięć godzin, nie dwie, zrobione jest na 30% możliwości, bo już po prostu żygasz tym i, i tego nie zrobisz, jak nie masz talentu, A ja nie mam. Ja mhm. od razu mówię, do takich rzeczy po prostu nie mam talentu. Nata zdecydowanie lepiej robi takie rzeczy, czuje kolory i tak dalej, i ja po prostu nie. I no nic na to nie poradzę, nie? Więc, więc jak ja mam się męczyć, ja tak było ze sklepem zresztą, więc, więc po co ja mam to robić? Po, po co ja mam się denerwować? To Ten mój czas jest, nawet jeżeli go nie spożytkuję na zarobienie pieniędzy, to ja się śmieję, że jak pojadę na ryby, to ja bardziej odpocznę i bardziej przemyślę sobie różne rzeczy i jakby zarobię tym spokojem. Mhm. I ze sklepem, ze sklepem było to samo. Ta pierwsza wersja sklepu była zrobiona... Przeze mnie i patrzyłem na nią, i mówiłem, że to nie jest to. To jest brzydko, to jest źle, to jest niefunkcjonalne. Ja, zrobiąc to, wiedziałem, że to jest źle zrobione. Więc yy, też znalazłem człowieka, mu powiedziałem, dałem wytyczne, jak to ma być, co ja bym chciał. O, może tak, nie jak ma to być zrobione, co ja bym chciał i czy jest w stanie to zrobić? Tak, jestem w stanie zrobić. To zrób to. Po prostu zrób. Zrób, pokaż, jak zrobisz i wyślij fakturę. Ja więcej. Ja nie chcę takiego... No to jest takie złudna, złudna oszczędność tak naprawdę. Złudna, to jest złudna. To jest yy, przedsiębiorcy, ale to jest, to jest... I dalej wracamy do tego, że yy, na przykład nie uczy się w szkołach. Yy, w ogóle nie ma takich przedmiotów związanych z przedsiębiorczością. Przedmiot jest, teraz ministerstwo tak. będzie zmieniało, tak? Będzie zmieniało Tam na biznes i, i zarządzanie. Jest panik. Studiowałem ostatnio całą pod, podstawę programową i jest panika wśród nauczycieli, ponieważ to będzie przedmiot, który będzie można wybrać na, na maturze, Aha. a że nauczyciele wszyscy w szkołach traktowali ten przedmiot jak coś przy okazji, e, no to się pojawia panika. No i my będziemy wychodzili cali na biało i będziemy uczyć nauczycieli tutaj ze Śląska. Petarda. Petarda. Uważam, że petarda, bo, nie wiem, no ciebie na tam chyba uczą, tak? Bo to jest akurat, chodzić do takiej szkoły, chociaż... Y Troszeczkę związanej z tematem, nie? bo logistyka, no to. No tak, no niby tak. mamy podstawy przedsiębiorczości, no ale to tam jest, nie wiem, co to jest pieniądz, nie? Takie rzeczy, Popy no, podaż. Pod... No to są takie oczywiste tak, tak, rzeczy. To, to, to jest pierwsza o którą ja mówię na swoich lekcjach przedsiębiorczości, gdy przychodzę do szkół, że. Czy słyszeliście o podaży, popycie? Tak, tak, wszyscy, no, no, bo znają definicję. Super. W życiu nie słyszałem przedsiębiorcy, który użył tych słów. Mm -hmm. no, nie, no nigdy, albo nigdy. żre na rynku się tak. sprzedaje, albo nie żre. Jest towar, nie ma towaru, tak? Albo jest lipa, nie? No, dokładnie. A, a, przepraszam bardzo, ale podaż na towar w. Wzru naprawdę. Albo jest pułkownik no po tak, prostu. No, ale... Czyli ten, co leży na półce tak, całe życie. Ale nie, no. nigdy nikt się nie, nie używa takich pojęć. tak One są tak ekonomiczne, to jest, to, to jest ta wiedza... Rzasz naukowa. Tak, Rzecz naukowy, to, to, jest, to jest ta wiedza już no, no, nie na tym poziomie, który dotyczy tych ludzi bezpośrednio, tylko już wiecie, jak tam wyabstrahowane w jakiś sposób, tak? No i, no i fajnie. No i co prawda nie wiemy, jak vat obliczyć, ale wiemy, ile jest pięć największych prawych dopływów milu na przykład. O, no. Więc jak, jakbyśmy gdzieś tam byli, to możemy popatrzeć sobie i powiedzieć, że nie wiem, jak one się nazywają, bo ja nie pamiętam tego, ale... Ale są. Tak, i że mamy tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego, nie? Tak, i każdy potrafi nazywać pantofelka. To... Ta, no, ja, to nie jest... wiedz... ja nie umiem i... Ja ten pantofelek w ogóle jest, ale no w szkole w ogóle nie uczą takich rzeczy, jakiegoś no. takiego... Słuchajcie, nie każdy musi być przedsiębiorcą, tak? Oczywiście. Nie ma przymusu, natomiast każdy poniekąd jest tym przedsiębiorcą, bo swoim budżetem domowym... Zarządza, tak? Pod, czy się Podobno tego mają uczyć na nowym przedmiocie. A to, że to zarządzanie budżetem domowym wygląda jak wygląda. Jak czyli... wygląda, tak. No i teraz. Yy... A to nauczyciele są akurat dobrze, bo powiedzą, jak przeżyć za najniższą krajową, no to oni są w stanie tego nauczyć. <grystanie> czyli są mistrzami. Natomiast <grystanie> no, chociażby to wychodzą te błędy, nie wiem, yy, przy braniu kredytów. Ludzie tak. nie czytają umów, nie, nie sumują tego wszystkiego. Nie, Poza tym nie przygotowują się do samego kredytu. Nie, nie przygotowują się, nie wiedzą jakby, jaki procent budżetu domowego im to zje. Weźmiemy, będzie dobrze. Nie? No dla mnie na przykład, nie wiem, ja, ja może z połowa świata się na mnie obrazi. Nie? Natomiast dla mnie mm, kupno... Samochodu osobowego, osobowego, bo ja, my akurat osobowym to tylko mamy na swoje własne potrzeby. Mhm. Więc ja to, tego nie traktuję jako narzędzia za zarabiania osobowego, nie wiem, w kredycie, w leasingu i tak dalej. Dla mnie to jest. Mi się to nie klei. Nie? Mhm. Jest taka bardzo fajna książka, możesz kupić na Tanowie albo możecie wspólnie sobie ją poczytać. Finansowy Ninja się nazywa. I zaraz mówię całkiem, całkiem poważnie. Fajna książka, która opisuje ogólnie tematy związane z, z finansami. Ja się przygotowywałem na przykład na podstawie tej książki do zawarcia kredytu hipotecznego i pamiętajmy, jak koleżanka, która dostała ode mnie dokumenty, powiedziała, że w życiu nie miała tak przygotowanego klienta, który był świadomy, który miał zdolność kredytową, który miał wszystko, co miał jakby, co jest ważne do tego, żeby zabrać kredyt, a na końcu ta książka mi Pozwoliła to zrobić, że już tego kredytu nie mam, tak? Więc rekomenduję. Nie sprzedaję, a rekomenduję. Nie, 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 nie otaczamy się odpowiednimi narzędziami. W ogóle przedsiębiorcy. My jesteśmy młodym, młodą demokracją to po pierwsze, ale młodym jakby rynkiem, wolnym rynkiem jeszcze na skali hmm. Europy, więc, więc nie mamy żadnych doświadczeń. Nasi rodzice nas nie nauczyli prowadzenia firm, bo wtedy się nie dało prowadzić firm, tak? Wtedy, wtedy byli prywaciarze, badylarze, tępieni przez wszystkich. Teraz też przedsiębiorca tak, jest tak. tępiony, żeby nie było, nie? Ale... Ale hasła typu pierwszy milion trzeba ukraść. No to, to w ogóle to jest bzdura. No jak je ukraść? No to daj mi ukraść. No to gdzie to ukraść, tak? Hmm. No takie, no po, po co takie, no? Yy, trzeba nie na z... wiejskąść. No, no, nie wchodzimy w politykę. Nie, nie. Proszę, proszę, Mateusz, proszę tutaj. Jedziemy po południu do Warszawy właśnie po tą bańkę, nie? No. A propos czata GPT to zapytałem go, czy jest w stanie wytypować trafne numery w Totolotka, nie? I co? No bo chciałem na czymś go zagiąć, nie? No nie. Nie i ogólnie przedstawił mi, że to jest gra losowa, liczbowa, tego się nie da i w ogóle on raczej nie poleca hazardu, nie? No widzisz. Czy da się wyciągnąć jakieś wnioski? Nie poleca. Tak. Zawsze się, słuchajcie, zawsze się ze wszystkiego da wyciągnąć wnioski. To jest kwestia, moim zdaniem, człowieka. E ja dzięki Natanowi zacząłem słuchać dużo podcastów, ponieważ dużo jeździmy samochodem, więc, więc mi czas lepiej mija przy podcaście niż przy durnych piosenkach, puszczanych 17 razy. Nie mówię, że to radio jest złe, natomiast no jakby zapętlona jeden, jedna MP3 trochę jest męcząca. Nie? Jasne. I zaczęliśmy słuchać podcastów, Natan słuchał już bardzo dawno, w ogóle ma tryb życia taki specyficzny, y jeśli chodzi o takie rzeczy. Zaraz powiesz o tym, tak, bo to jest po prostu dla mnie to jest zawsze, zawsze ciekawe. Natomiast ja zacząłem słuchać i uważam, jest dużo podcastów fajnych, dużo mniej fajnych, natomiast uważam, że z każdego idzie wyciągnąć wnioski. Nawet jeżeli ten podcast jest totalną klapą, jest głupi, bez sensu i tak dalej. To chociażby wyciągnę wniosek, żeby już nie włączać podcastu akurat z tym gościem więcej, bo, bo po prostu go nie, nie trawię, nie wiem, nie denerwuje mnie jego barwa głosu, czy, czy. Michał to o tobie. Nie, akurat powiem wam szczerze, że. Miałbyś bez polityki. No. <laughs> akurat tutaj was bardzo się przyjemnie słucha z jednego fajnego względu, od czego ja zaczynam w ogóle podcast. Od tego, jaki jest jakości. nie? Bo w samochodzie no. Przynajmniej w tym naszym firmowym to nagłośnienie. Nie jest klasy premium. Ale to, to, to akurat z podcastami to nie o to chodzi. A tutaj zasługa Pawła. Nie, to właśnie który, o to chodzi. Na... Ja, bo ja chcę to słyszeć wyraźnie. Tak, tak, tak. tak to, 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 nagłośnienie w Nagłośnienie to jest jedno, ale drugie chodzi o tak, sprzęt, który pomaga. tutaj mamy. Oczywiście, i, oczywiście. I zwracanie I... uwagi na to się nas bardzo mocno y, pilnowali, żeby, nie wiem, starać się nagrywać bez przesterów, chociaż to nam się nie zdarza, bo my tutaj emo emocje rosną, no się wiadomo, wiercimy i ale... potem nagle się rozpoczynają. Ale, ale o to chodzi, że... No... Są podcasty, które wrzucasz i na przykład prowadzący bardzo fajnie się wypowiada, głośno, wyraźnie tak. i tak dalej, natomiast gość jakby w pilnicy siedział. Nie? Tak, ale dlatego, nagrywa na, lab, nie. Na, na monitorze, na um, mikrofonie z laptopa na przykład, albo z komórki. Może być, hmm, może być, ja, ja ale... się na tym, na tym no, jak tak, nie, tak nie znam. Tak najczęściej bywa. Jak my nagrywamy zdanie, to na przykład przykład wysyłamy mikrofon do, do gościa. Aha. On jest troszecz troszeczkę gorszy jakości niż to, co mamy w studio, bo mm. musi być na USB i tak dalej, ale. Poza tym, jakby nie wrócił. Tak, no, tak, no nie, nie, nie. Bo gościnę gra w wygłoszonej sali na przykład. Tak, tak? tak. ale. ale... Naprawdę, no minimalnie to czuć, ale to nie aż tak, żeby była. Moja flow jest niż na tak, jednach, tak. jak się widzimy. Nie, no właśnie coś, coś słuchałem ostatnio waszego. Sorry, ja nie, nie pamiętam tytułu. No odcinków. nie? Ty, ty, tytuły są tak sztapy, że. No, no, ja też nie pamiętam. <laughs> też właśnie ktoś był, ktoś był zdalnie z wami połączony, chyba z Łodzi czy skądś. Jakaś kobieta. <laughs> Alina Sztoch. <laughs> z kuboty. Tak, do tak o, to dokładnie, Skubota. z kuboty. Tak, tak kuboty. No w ogóle. Zakochałem się w samym tym podcastie, bo Szenka mi upadła nie? No. Na, temat, na temat klapki wszystkim znane. Nie? Prawda? Jak, jakby, jakby nie było, Jak nie? reaktowali? Ja? No super, po prostu zamarzyłem po prostu. o takich. nie? Ale ja, i, a, anegdota. ja zamarzyłem tak bardzo, że jako gadżet na dziesiąte urodziny CUDO kupiliśmy od Kuboty dedykowany kap klapki oby Tak, mam, mam, super. Tak, są, są. O, obydwa? <śmiech> obydwa, <śmiech> obydwa? Obydwa, obydwa. Nie, nie, no, także... Coś. Zrobiliśmy sobie gadżety, że mamy klapki z Kubota. Tak? To jest, to jest Czekamy super. na sezon, wszyscy wyskoczymy w białych skar, skarpetach no i czerwonych klapkach. Znaczy generalnie ja lubię, ja lubię właśnie, no i dalej wracamy do tego, że widzisz, jakbym był w klapkach w firmie, to wszyscy mnie lali, nie? Hmm. Dalej wracamy do tego, ja lubię takie rzeczy, ja muszę się czuć dobrze, jak się czuję dobrze w klapkach, to w klapkach, jakbym, jak w jednym, to w jednym i też mi jakby to zwisa, nie? Ale, ale nie wszystkim. A, a propos stylu życia i słuchania podcastów, no to no tutaj mniejszym jest Nathan. no Ja nie milą, Ile przesłuchać podcastów w życiu? <laughs> nie wiem. A ja nie jakie wiem. podcasty słyszysz najczęściej tematycznie? Tylko biznesowe, tak okay. naprawdę. M Można podawać nazwy. Możesz, spokojnie. spokojnie, Bo taki pierwszy, w ogóle pierwszy podcast, jaki zacząłem słuchać, to był Zaprojektuj swoje życie, mm -hmm. bo tam w ogóle, tam w 2018 jeszcze roku ja na YouTubie oglądałem, jak się zacząłem interesować y, ubraniami, mhm. taką można powiedzieć modą, to oglądałem, YouTube się, się nazywał Bagi i on tam potem założył swoją firmę właśnie w tym kierunku i tam jakiś czas temu, chyba w 2020 na Instagramie wrzucił, że będzie właśnie w tym podcaście. Tak myślę, że pamiętam go, on tego posłucham. zobaczymy co on tam powie i myślę, je, pierdzielenie, jakie to jest fajne. I od tamtego czasu zacząłem słuchać innych. Przemek Górczyk jest... Mm -hmm. Też ostatnio bardzo fajny. Adrian Gorzycki. Mm -hmm. No i różne różny żurnalista z, z, z jakimiś przedsiębiorcami, akurat. Jasne, mm -hmm. super. Życie przedsiębiorców, nie coś takie też chyba. Przygody, w, przygody, przygody przedsiębiorców, przedsiębiorców, ale to właśnie. No i na, ta, na, ta, na ta, Życie um... na gorąco. Życie na gorąco, no to, to Ale inter... to w wersji papierowej to to jest <laughs> y Natan no, idzie, nie wiem, na godzinę na spacer. spacer, no lubię. Na spacer codziennie i słucha mostu no, podcast. No. Albo na siłownię, Ja lubię pójść sobie na siłownię i na siłowni posłuchać, jeszcze wrócić też na, piech na no piechotę. No i które osoby nam opowiadały, że słuchając na przykład czasami jakichś naszych wtrąceń, jadą w, w autobusie i później parskają śmiechem, No i coś tak, tam się tak, Wszyscy tak. się patrzą na nich. A... Ja tak miałem na siłowni, jak właśnie słuchałem podcasty, robię sobie i tak zacząłem się śmiać. Jak... No tak, to jak słuchacie. A... Podcastów w autobusie albo w komunikacji jakiejś innej to no uważajcie. W ogóle słuchajcie, no, no, no naprawdę, no jakby przekrój gości w podcastach, przekrój podejścia do życia tych ludzi, jakby niespotykany na co dzień, niespotykany w książkach, w programach jakichś telewizyjnych jest taki, że jeżeli chcesz, to wyciągniesz z nich takie wnioski, które będą w stanie dać ci naprawdę kopa, do dalszego działania i ja nie ukrywam, że, e, że odkąd słucham, zmieniliśmy troszkę podejście, przynajmniej ja w firmie, do, do pewnych rzeczy, nie? I tu, tu naprawdę jest zasługa e, podcasterów, e, ludzi i tak dalej, bo, bo, bo naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że zamiast, nie wiem, e, siedzieć i. Netlisa też oglądam cholera, ale. Gdzieś tam czas jakiś taki bez, bez sensu mm -hmm. tracić, czy nie wiem, jeżdżą ludzie na rowerze i nic nie słuchają. Weź sobie te słuchawki i słuchaj czegoś, co cię naprawdę wciągnie i zainteresuje. To jest petarda, nie? Żony na przykład. Na, przy na przykład, no. Masz inny ogólnie punkt widzenia, nie? I dzięki temu ktoś cię zmusza do przemyśleń pewnych, a to później może wpłynąć pozytywnie na, na firmę. A patrząc na twoje jakby takie rady, nazwijmy to dla innych przedsiębiorców, na przykład, którzy też zaczynają, bo już kilka ich było, można podsumować, czyli jeśli możesz, to korzystaj ze sprawdzonych podwykonawców, słuchaj podcastów, czy coś jeszcze? Ciężko się radzi ludziom, bo tak naprawdę nie wiemy, w jakiej w sytuacji są. W jakich są sytuacji, jaka branża i tak dalej. Ja mogę powiedzieć na, na swoim przykładzie, żeśmy parę błędów popełnili, e, takich grubszych. Czyli na przykład od początku nie był e, wdrożony program do pilnowania magazynu, program magazynowy. To był, to był koszmar. Słuchajcie, to, to był naprawdę koszmar. E, przy pięciu indeksach nie było potrzeby, przy dziesięciu nie było potrzeby, przy dwudziestu jeszcze też nie, przy stu przecież dajemy radę, a przy trzystu nie dajemy rady, jest taki burdel, że już tego nikt nie uporządkuje, więc już na pewno nie dajemy rady, aż doszło do tego momentu, że po prostu e, zrobiła się klapa, nie? Klapa, klapa do tego stopnia, że e, prowadzenie tego wszystkiego na, na piechotę zaczynało zajmować tyle godzin, e, że to było niewarte mojej pracy, Tak. Wie więc potem y, ten program, zainstalowanie go i tak dalej, jakieś tam, to, to, to nie było takie tam... To, znaczy, tam nie było wdrożenie tego. potem, no bo inaczej się wdraża, jak przechodzić no do no i tak i dodajesz, a inaczej jak nagle... Nagle trzeba dodać wszystko. Trzeba dodać wszystko, zrobić ustawienia, gdzie, gdzie no, no nie ukrywam, ja jestem noga w tym i, i z jakiegoś tam supportu korzystałem, i, i z Facebooka, i mm. rady, i proszę, pomóżcie mi albo zapłacę, albo nie wiem, zróbcie coś coś z tym, i rzeczywiście potem to zajmuje czasu. I tak jest, tak jest z programem, nie wiem, do faktur mamy też, to jest zautomatyzowane, bo no powiedzmy mamy tam 1500-2000 transakcji w miesiącu, więc to jest jakby na piechotę nie do zrobienia, nie? Nie, no wiadomo, nie ma, nie ma opcji. Z początku się siedziało 15 minut, nie? Dziennie. Potem pół godziny, nie? Potem godzinka. No co to jest godzinka, nie? Potem się z tym sprawia, że godzinka dziennie to jest 30 godzin, nie? 30 godzin, uwaga, program kosztuje miesięcznie... 60 chyba parę złotych, nie? Czyli, Dużo zawszczędziłeś. No, nie wiedziałem, co z tym hajcem robić, nie? I potem sobie uzyskawiasz, że tak, zaczynasz prowadzić firmę, coś tam, coś tam robisz, coś tam działasz, nie? I zachowujesz się jak totalny frajer, bo pracujesz za dwa złote na godzinę, nie? Mhm. Nie ma takich stawek nigdzie, nie? Po prostu nigdzie. I, i to są wyrzucane pieniądze w błoto, to jest zmarnowany czas, możliwość pomyłki, bo przecież jesteśmy ludźmi tylko, i po prostu ręce opadają, nie? I raptem pach, guzik naciskasz, zrobiło się wszystko. I jak to możliwe, nie? wysłane mailem do klientów, zrobione poprawnie, groź się nigdzie nie zgubił, nam w tej fakturze dane są takie identyczne, nikt nie ma pretensji, no czasami gdzieś tam powiedzmy mail w spam poszedł, no to, no to jakieś tam pytanie jest, trzeba to odnaleźć tą fakturę, księgowa JPK może zrobić z programu jednym kliknięciem guzika, nie drze się na mnie i Przecież jest... nie, nie otaczamy się na początku takimi do, dobrymi tak. rozwiązaniami, nie? ale to to niestety wynika z niewiedzy. Kto mi miał o tym powiedzieć? No, ja słyszałem o scenie, świetną mardzie biznesową, którą gdzieś tam teraz wprowadzam też u siebie w firmie, żeby każdego dnia czy każdego tygodnia, zależy się ile czasu macie, ale żeby poprawić działalność swojej firmy o 1%. Co nie? nie, żeby, nie wiem, wdrożyć system, mhm. który mi skróci czas o 50%, co nie, bo to, to brzmi przerażająco. Że jak, jaka musi być rewolucja? Nie, 1%. Także jeśli. W regularnych odstępach czas to będzie 1%, to nagle się okaże, że nie wiem, jeśli 1% tygodniowo, no to po całym mm, roku nagle okazuje się, że jest gigantyczny postęp, prawda? A wiecie, o to chodzi, żeby delikatnie te, te, te poprawki robić, tak? I, i, I skracać czas, jaki poświęcamy na niektóre rzeczy, wprowadzać te usprawnienia i, i tak dalej. Także to, to, co mówisz jak najbardziej, A wybranie dobrego systemu i ładnego spięcia no to no wiadomo, nie ma jakichś tam rozwiązań idealnych, natomiast powinno jest... się... Jest... Każdy system gdzieś tam wywali ilość popora, puści coś, co nie powinien, ale no to jest w sumie Ale no ogólnie już... jest więcej zalet niż wad, więc, więc, więc ja uznaję, że, że jesteśmy na plus. Nie? I dlatego no też mówię, w takie rzeczy staram się Natana wciągać nie, niezależnie od jakby branży, e, jaka jest, no to te pewne rozwiązania są, są potrzebne w każdej firmie. tak mm -hmm. I wspólnie na przykład wiele rzeczy konsultujemy. Mimo, mimo, że jakby on jest synem i, i tutaj mm, mi raczej, raczej mówiono, że nie powinienem się odzywać, bo dzieci i ryby głosu nie mają, e, to, to, to syn tutaj, staram się go wdrażać w takie rzeczy, żeby też... E, nie wiem, poczuł, poczuł nawet taką presję odpowiedzialności jakby za, 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 za pewne decyzje. Wiadomo, że ta odpowiedzialność na nas spada, na mnie. Natomiast no musi wiedzieć, że też jakby jest ojcem porażki i ojcem sukcesu. Mhm. Matka, jakie to mądre. Mhm. Wyjść mam? Nie, ale, ale, ale nie. Jest tak mądre, że nie wiem, czy coś mądrzejszego powiemy. Jako puentę. Jako puente. Ponad półtorej godziny odcinka strzeliło jak z bata. Albo niemalże tak szybko jak przesyłki. A swoją drogą, bo ja jestem u was, u was na stronie, no. korzystacie z, widzę, dobrej polskiej firmy przewozowej. Z Impostu, tak. No. I co, spoko? Jak na tyle paczek, co wysyłamy, ja mówię, w roku gdzieś tam około 20 tysięcy wysyłamy paczek, tak mi się wydaje, że taki wolumen jest, to naprawdę ten odsetek jakichś takich problemów jest znikomy. Znikomy to jest, to nie jest w procentach, to jest na no. jakichś promilach, i to takich nie tych promilach, i to, i to naprawdę takich małych. Ja nie? będąc po drugiej stronie, gdzie ja się w poczcie du du dużo od od nie, no. odbieramy, to naprawdę z różnych kurierów, przeróżne historie nas spotykały, ale impostowo zawsze jest, jest super. Doważą. No, dają radę. Także... Rafał tam wszystkich, czy ma zakochane wiesz? No, wiesz. No, no, jest goś. Daje da, Daję radę, daje <tryk> radę. A propos rad. O, właśnie, rady. Jeszcze, jeszcze jedno taką. O, no. finałowa. Finałowa, słuchajcie, jak chcecie działać w e-commerce, to jedna podstawowa rada na początek, nieważne na jakim etapie rozwoju jesteś, żyj dobrze z kurierami <śm> 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 O, tak. A to w, w, w różnych firmach, tak? To, że mieć takie zaufanie od kuriera, że nie zawsze muszę być w domu, żeby dostać paczkę i on to zostawi w takim miejscu, w którym ja bym chciał, żeby to zostawił, to jest, to jest złoto. A potem każdy sobie przeliczy, ile czasu by potem spędził na to, żeby gonić tam paczkę w jakichś centrach i tak dalej. Tak. tak. Z kurierem prosi, że tak powiem, żyć dobrze niż e, z inną firmą, e, która również e, dosyła, dowozi, a raczej nie dowozi e, paczki, listy. M mówimy o PP? PP, PP. PP. Ale nie, to <laughs> dostała firma od wyboru. wyboru. Oni się nie zajmują listami, nie zajmują się organizacją wyboru. Nie, nie no my listami. jesteśmy od wyboru. My my tak, my <laughs> jesteśmy przedsiębiorcami, To my zorganizujemy następny wybory, bo jesteśmy przedsiębiorcami z wyboru. No, no PP akurat tak mi dostarcza list, list polecony, że kosztowało mnie to 800 zł, nie? A no, ni nic dziwnego, nic dziwnego. To tutaj no, naprawdę... no, mógłby pani im powiedziała czas to nie pan złoży reklamację, No i co? Nie hmm. mamy pana płaszcza. Tak, i co nam pan <laughs> zrobi? <laughs> Nie, 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 ta mentalność to jest. Słuchajcie, ale, ale to jest fenomen na skalę światową. Moim zdaniem to i to powinno naprawdę być poruszane na jakichś studiach ekonomicznych i tak dalej. Jak z potentata, mm -hmm. z firmy, która ma pełne zaplecze logistyczne, e, personalne, e, możliwości, punkty w każdej wiosce, miała e, tysiące punktów w miastach, e, całą bazę transportową, jak ją położyć? do tego stopnia, że nikt nie ma zaufania do niej. Przez miesiąc byłem listonoszem w życiu. Więc mogę powiedzieć, od środka położyć. I da się, bardzo łatwo. Naprawdę, się? nie. Tu... Listonosze bardzo ciężko pracują, tak? Bo tam ten, ale jeśli chodzi o całą górkę i wszystko, to jest, to jest masakra. To powinni wprowadzić taki przedmiot, nie biznes i zarządzanie, tylko biznes i zarządzanie w spółkach Skarbu Państwa. No, to... Nie wiem, nie wiem. Mata już same złe rzeczy mi na, na myśl. Ale przejdźmy do miłych rzeczy. A miłe rzeczy są takie, że jeśli ktoś by was chciał znaleźć po dzisiejszym podcaście w internetach, to gdzie się powinien udać w pierwszej kolejności? Pod jaki adres? I... Pod te niemieckie proszki. Pod te niemieckie proszki. No to doba Instagram pyszny sklep? Okej. Okay, Instagram pyszny sklep, a, a sklep znajdziemy gdzie? Jaką domenę? pyszny.sklep.pl pyszny.sklep.pl I tam też... A jak też chcecie się... napisać jakiś hejt na maila, czy coś, tam na dole jest adres mailowy. Nie? Tak. Ja tego nie będę czytał, jeżeli... Numer telefonu też jest, więc możecie... Tak, jest nie będę odbierał, nie przejmujcie się. <gry> tak, i potwierdzam, adres w koszelinie się y, zgadza, także jeśli są słuchacze z nadmorza, to... Może, się, może gdzieś się przetniecie na nie realizujemy odbiór osobisty nie nie nie, nie, mówię, nie mówię że odbiór osobisty że się przetniecie i, i pogratulują może gdzieś tam no mamy samochód opisany, tam. także także no, to może dosyć dosyć widoczny jest może nie zobaczycie nie 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 oczywiście to trąbcie od razu ja, ja doskonale rozumiem że prowadząc sklep internetowy nie robi się od, odbiorów osobistych bo to już to jest zbrodnia nie no rozwala całkowicie system tak Wprowadzenie wszystkiego, także to, to, to rozumiem. Super, także zapraszamy na pyszny.sklep.pl i jeszcze raz ja, ja czuję błogosławieństwo od Jurka. Od Jurka, tak, więc jeszcze raz w imieniu Jurka wielkie siema w Waszym kierunku i dzięki za wsparcie e, orkiestry. Myślę, że kwota, która została uzbierana nie, nie w naszym podcaście, ale w tym roku już starczyła na to, żeby, bo nam była mowa, że jak zbieram połowę celu, no to. To, to, to się uda ze sepsą zwalczyć, prawda? zwalczyć. Także myślę, że się już udało, także fantastycznie czekamy na podanie oficjalnego w Wienniku. To tak zazwyczaj w marcu jest, więc jeszcze, tak. jeszcze w dniach zapewne będzie, będzie wiadomo, ile się uzbierało. A ta kwota, jeśli chodzi o tą licytację podcastu, była rekordowa. Tak. Także gratulujemy. No, cieszę się bardzo, że mogliśmy wesprzeć. Tak. W, taki w sposób. Prze, Przebielicie co najmniej o wskaźnik inflacji z zeszłego roku. Także, <grym> także bardzo ładnie. I wszyscy teraz. Mm, I, I dalej wróciliśmy do tego procenty. Trzeba mieć Tak, chollera, <grym> nie? tak dokładnie, dokładnie. Jak to teraz ogarnąć? Czy nie? chcecie kogoś pozdrowić na koniec? Tak, to, to, jest, to jest ten moment, gdy możecie powiedzieć wszystko i to wleci. Dobra. Ja... Żonę żonę. Ż ja nie, <grym> nie tam, nie, nie bo, tam w... twojej żony. <grym> Moją też możecie ciągle. A tam miałem Suchara takiego, że jak powiedziałeś Monika, prawda? Tak. To mówię, no, mówię, że moja dziewczyna Mówię, a to tak właśnie fajnie mieć żonę, Monikę, kochankę, Monikę i dzięki temu no, przynajmniej nie Nie myli nie, nie się, nie. no nie no, to. to... Ale to był taki suchar wtedy, co tak. Znaczy ja generalnie minęło. słuchajcie, ja, ja przez tyle lat, jakby walki nierównej, tak zwanej, chciałbym pozdrowić tylko i wyłącznie, rodzinę, która zawsze mnie wspiera w tym, co robię. Zawsze mi pomaga w tym co robię, chociaż nie zawsze może robię coś mądrego i słusznego, to powiedzą mi o tym, ale mimo wszystko, nawet jeżeli ten wybór jest taki, moim zdaniem zawsze jest przemyślany i dobry, natomiast no wi wiadomo jak jest. Jeżeli coś się nie udaje, to nikt we mnie kamieniami nie rzuca, tylko dobra, dawaj, zaczynamy jeszcze raz, robimy jeszcze raz i. I jakby nie ma, że nie wiem, wyjść, nie odzywaj się, bo, bo nie wyszło. Więc tutaj nie mam przez prowadzenie biznesu, można powiedzieć, że nie mam przyjaciół. Mam znajomych, mam kolegów, ale, ale jako taki przyjaciół nie mam. Dla mnie przyjaciółmi jest po prostu rodzina. Żona, syn, rodzice. To jest petarda, nie? Że, mam, że mam takie wsparcie. Ja wiem, że z takim wsparciem. Mimo wieku mogę wejść na szczyt. nie? To, to ja mogę powiedzieć jedynie tyle, chyba w imieniu na, nas wszystkich tutaj w redakcji, że e, zyskałeś dodatkowych trzech członków, mm -hmm. rodzinę mm -hmm. w postaci przedsiębiorców z wyboru. A przepraszam, jeszcze, jeszcze miałem pozdrowić żonę Michała, tak? A, tak. <laughs> Kurczę. Tak. Yes. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A ty, Nathan, kogo chcesz pozdrowić? No to było poważne, co powiedziałeś, ale najpierw że pozdrawiam Kamila Statowa. Okej, okay, bardzo ładnie, super. bardzo super. To my też pozdrawiamy e, rodzinę e, Kamila. a jak zacząłeś, że po latach prowadzenia działalności, mhm. że je, je, jedyni, których mogę pozdrowić. Jejku, i, i ja już słyszałem w głowie przedstawicieli Urzędu Skarbowego. Ty, skarbowy, ja skarbowy, ja, skarbowy, też, ja ty, też o tym myślę. Znaczy, słuchajcie, no akurat, tfu, tfu, tfu e, się ostatnio coś tam, jakiś dokument nie został złożony w Urzędzie Skarbowym, możemy, możemy wiadomo... E, nie lubimy tego urzędu, bo zabiera od nas pieniądze i tak dalej. Natomiast, moim zdaniem, ta obsługa e, petenta w ostatnich latach. się, prawda? Bardzo się polepszyła. I, i pani zadzwoniła bardzo sympatycznie i, i powiedziała, że wie panu tutaj coś tam nie, nie, nie udało. Nie wiem, przesłać coś, jakby państwo mogli. Oczywiście, ja totalnie nie wiedziałem, o czym ona mówi. E, więc bardzo poprosiłem, że jakby była taka miła i wysłała mi to na maila, to, to jakoś mi będzie troszkę łatwiej, nie? No i spytała adres mailowy. Mamy taki adres podany który nie, nie ma na sklepie, jak się mikrofony wyłączą, to wam powiem, po czym pani powiedziała, o, mam ten adres, a myślałem, że to żart jest, nie? I dobrze, to ja panu wyślę, także naprawdę to, to nie było tak, że dostałem od razu mandat, tylko w bardzo tak. fajnej atmosferze, oczywiście dokument dosłaliśmy i, i nie było problemu, nie? Natomiast... Mm. Bo to już nie jest petent, tylko klient. Tak, ale zmieniło. by zmieniał. było, żeby, żeby naprawdę wszystkie urzędy to zrozumiały. Nie? Tak, ale nie, faktycznie jakoś się poprawiła w tych ostatnich latach i, i też odebrałem parę telefonów z urzędu, który rzeczywiście przekierowuje do księgowej ostatecznie, ale, ale faktycznie też dostrzegam to, co mówisz, tak? że tam zaczęli widzieć człowieka chyba za, 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 za tym nipem. Co prawda, to, ma, to, że urząd poprawia jakość obsługi, to też jest drugi koniec tego, że listy z automatu zaczęli wysyłać. I nie ogarniają niestety tego do, do końca, i wysyłają listy potem. Po 3 złote czasami się zdarza, no ale to jakby, nie, jakby maila nie mogli. No, mail jeszcze nie jest To, u, to jest urzędu. kolejny etap. No, to... no, Dodziemy do tego, że to jest jednak fajne szybkie. nie? A propos poczty, to nie wiem, czy odbieraliście. No, odbieracie listy, nie? Bo u nas, może u was też, u nas się trzeba podpisać na kartce i na tableciku. Nie? No oczywiście elegancko, nie? Dwa razy dłużej. Oczywiście, broń Boże, żebyś za ten magiczny kwadracik, nie? No nie, bo od nowa. Na, na no, no, ten... no proszę pana, no dlaczego, nie? Chłosta na rynku. Tak, tak, tak. Ta. A jak się ma spółkę, to ta. pani bardzo często pyta, a czy pan może odebrać listy? No i udowadniaj. Niech pani sobie wejdzie do KRS-u. A, a ona nie ma internetu, bo to jest poczta. Ale... Prokurant powinien. Tak. Musi iść wydrukować karę. No, no, no to już są inne yeah. Dobrze, pozdrowiliśmy rodzinę, pozdrowiliśmy moją żonę, pozdrowiliśmy przy okazji... Kolegę Kamila. Ko Kamila, pozdrowiliśmy na wszelki wypadek urząd skarbowy w Koszalinie i w Sosnowcu. I w Rzeszowie. I w Katowicach. Doskonale. No i w związku z tym... I pozdrawiamy serdecznie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oczywiście. Dzięki wielcy... Wielcy... Wielcy słuchacze, dzięki wielkie za wysłuchanie e, tegoż to odcinka. Jak coś, to wbijajcie na pysznysklep.pl. No i cóż, do usłyszenia w następnym. Siema. Siema. Cześć. 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 Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.